pozwólcie Państwo, że siedząco, już na siedząco będę kontynuował moje wystąpienie. Spotykamy się dziś po raz pierwszy jako nowe kierownictwo Lasów Państwowych z przedstawicielami branży drzewnej, naszych partnerów biznesowych. Spotykamy się w bardzo szerokim gronie, w zmienionej formule, o której wspomniał kolega, inaczej trochę jak dotychczas. Mam nadzieję, że udało nam się zaprosić wszystkie podmioty zainteresowane współpracą z Lasami Państwowymi. Na wstępie przepraszam za niedogodności, jest nas bardzo wiele, prawie pełna sala. Mam nadzieję również na bardzo merytoryczną debatę. Jestem świadomy wielu bieżących problemów na styku Lasów Państwowych i przemysł drzewny. Dzisiejsze spotkanie traktuję jako czas na zgłaszanie przez Państwa uwag, zastrzeżeń, problemów, jak również oczekuję propozycji ich rozwiązań z Państwa strony. Dzisiejsze spotkanie ma za zadanie ułatwić Lasom Państwowym wypracowanie rozwiązań na przyszłość. Dzisiejsze spotkanie również dotyczy ewentualnych zmian i korekt w systemie zaopatrzenia sektora drzewnego w surowiec, uwzględniające nie tylko zmiany dotyczące rynku, ale także w kontekście wyzwań związanych z wprowadzeniem tzw. małego moratorium z 8 stycznia bieżącego roku, które może skutkować wyłączeniem części obszarów z użytkowania lub ograniczeniem użytkowania, co w konsekwencji może skutkować zmniejszeniem czy przełożyć się na zmniejszenie podaży surowca drzewnego na rynku oraz ograniczeniem dostępu niektórych grup sortymentów, zwłaszcza gatunków liściastych. Chcę się również zorientować, jakich kategorii odbiorców te problemy dotkną. Pamiętajmy, że zasoby drzewne kraju nie są nieograniczone. Przekazuję głos panu Rafałowi Zupkowiczowi w celu dalszego moderowania naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz witam serdecznie. Cieszę się, że w tak szerokim gronie możemy się spotykać. Proszę Państwa, to jeszcze jedna uwaga. Właśnie do mnie dotarła lista uczestników. Bardzo proszę się na nią wpisywać. Ta lista będzie załącznikiem do protokołu, jaki powstanie po tym spotkaniu. Tam wszystkie Państwa uwagi będziemy odnotowywali. I jeśli na tej sali nie czekacie Państwo satysfakcjonujących, rzeczowych, konkretnych odpowiedzi, to proszę się takich spodziewać właśnie w takim trybie pisemnym. To dosyć oczywiste, bo pewnie te problemy w takim gronie, w tak szerokim gronie będą też bardzo konkretne i nie znam, że na wszystkie zagadnienia będziemy w stanie na bieżąco odpowiadać. Bardzo proszę, kto zechce zabrać głos, proszę, bardzo proszę, panie prezesie. Państwo mają na stołach mikrofony, ja będę używał tylko tego. Państwo bardzo proszę, korzystajcie z tych rozstawionych na stołach. Dzień dobry Państwu. Ja chyba też kultywując tradycję nie będę wstawał. Piotr Koziomski, mam przyjemność, zaszczyt reprezentować dzisiaj na tym spotkaniu Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego wraz z kolegami z pozostałych organizacji branżowych, polskich organizacji branżowych, które w swoich zasobach reprezentują cały sektor przemysłu drzewnego, polskiego przemysłu drzewnego, tak jak to miało miejsce i w zwyczaju z tradycji dotychczasowej. Stale i systematycznie jesteśmy w pełnym dialogu z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, ale i również z resortami, które w taki czy inny sposób wpływają na ten cały sektor. Ja pozwolę sobie na wstępie podziękować i pokłonić się nisko Panie Dyrektorze za to, że mamy dzisiaj szerokie gremium widzów, za to, że mamy dzisiaj transmisję online. Pragnę tylko przypomnieć, że to jest coś, o co wnioskowaliśmy jeszcze parę miesięcy temu, przepraszam, nie pamiętam dokładnej daty, ale było to sprecyzowane na piśmie. Myślę, że to jest fenomenalny krok w stronę tego, co też często głosimy, pełnej transparentności, jeżeli chodzi o sprzedaż surowca drzewnego. Taka transmisja uważam, że jest takim bardzo symptomatycznym i bardzo, bardzo wymownym krokiem w tą stronę, za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Szanowni Państwo, na temat organizacji, żeby w miarę syntetycznie, sama geneza powstawania organizacji branżowych sięga w Europie XIX wieku. To właśnie na bazie tej tradycji, tego modelu wypracowanego powstał model społecznej gospodarki rynkowej. Za taką myślę, że Polska powinna się uważać. I pragnę tu zaznaczyć, że to nie jest coś, co my już ukonstytuowaliśmy i nadaliśmy temu wyraz.
To jest model, który jest wypraktykowany i szeroko stosowany w gospodarce kapitalistycznej, demokratycznej, szeroko pojętej w Europie. Częstokroć z dużo lepszymi i szerszymi tradycjami, niżeli my w Polsce je sobie wypracowujemy. Szczerze zachęcam wszystkich Państwa tu obecnych, przedstawicieli organizacji, nie muszę, to jest oczywiste, natomiast przedsiębiorców reprezentujących swoje własne firmy, szczerze Państwa zachęcam do tego, by kontaktować się z nami. Nawet jeżeli są tutaj podmioty, które nie są zrzeszone w żadnej z organizacji, to szczerze zachęcamy do kontaktu z nami, z wszystkimi organizacjami, które tu dzisiaj są i są reprezentowane. Pamiętajcie Państwo, że my jako organizacje, poza spotkaniami z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, odbywamy też szereg innych spotkań. Szereg spotkań w Ministerstwie Rozwoju, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, po których już jesteśmy. I my tam też reprezentujemy Państwa głos. Chcielibyśmy wiedzieć też, jakie jest Państwa stanowisko. Myślę, że też dla rządzących, czy tutaj mam na myśli Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, jak również też ministerstwa, resorty. Głos, który jest syntetyczny, głos, który już jest wypracowany z rynku, jest głosem, który jest skuteczny. Co do zasady, jeżeli będziemy mieli tutaj szereg bardzo rozproszonych postulatów, będzie ciężko nam osiągnąć konsensus. Szczerze też polecamy panie dyrektorze, by mieć zawsze na względzie i na uwadze obecność naszą, obecność organizacji. Proszę pamiętać, że zanim my się tutaj dzisiaj spotykamy, to my często poświęcamy dużo godzin na to, żeby najpierw zweryfikować, jakie są oczekiwania naszych członków, członków naszych organizacji. Później zbieramy się razem między organizacjami i próbujemy wypracować konsensus. Na podstawie tego przychodzimy do Państwa z konkretnymi oczekiwaniami, które częstokroć może nie będą spełniały oczekiwań poszczególnych pojedynczych podmiotów. To jest nie sposób. Natomiast będą permanentnym, jednoznacznym odzwierciedleniem tego, co rynek w danym momencie oczekuje od Państwa. Szczerze polecam to i Panu, Panie Dyrektorze, jako Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, jak również pozostałym przedsiębiorcom. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do tego, żeby uprawiać dialog, żeby rozmawiać. Myślę, że to nowe otwarcie, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, mogłoby być też właśnie pod takim znakiem, pod znakiem właśnie dialogu, który w kampanii, która miała niedawno miejsce, politycznej, to słowo dialog było odmienione przez wszystkie przypadki. Mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować. W ślad za tym ja chciałbym tylko też uprzedzić i rozszerzyć tutaj wypowiedź na początku. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym o godzinie 14:00 wszyscy przedstawiciele wszystkich, zaznaczam, wszystkich organizacji branżowych przemysłu drzewnego w Polsce, mieliśmy już umówione dużo, dużo wcześniej spotkanie w Ministerstwie Rozwoju. Spotkanie, które dotyczy nas wszystkich, dotyczy całego sektora przemysłu drzewnego. Z racji istoty tego spotkania nie mogliśmy jego ani przełożyć, ani też zrezygnować. W związku z powyższym około godziny 13:30 przedstawiciele organizacji tu będący będziemy musieli opuścić to spotkanie i udać się na spotkanie w Ministerstwie Rozwoju. Chciałbym, żeby to jednoznacznie wybrzmiało. Odnośnie tych wypracowanych, wspólnych, jednolitych już stanowisk organizacji branżowych, pozwolę sobie poprosić kolegę Jędrzeja Kasprzaka ze Stowarzyszenia Producentów Płyt o zabranie głosu i przedstawienie tego, co udało nam się wspólnie wypracować. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się. Dziękuję. Jędrzej Kasprzak, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych Suisko. Na wstępie też dziękujemy bardzo za możliwość spotkania. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności materii, z jaką przychodzi się Państwu teraz borykać. I no, z naszej strony też możecie Państwo liczyć na wsparcie, ale my też oczekujemy wsparcia z Państwa strony, bo jesteśmy świadomi, że jedziemy na jednym wózku, który teraz dość wyboistą drogą podąża. Przechodząc do konkretów. Pierwsza sprawa to prosimy o obniżenie cen wywoławczych na kolejną tercję sprzedaży drewna. To poważną obniżkę o 40%. Do podwyżka cen, która miała miejsce na 2023 rok, była nieuzasadniona. To była podwyżka już na okres kryzysu i ona bardzo przyczyniła się do pogorszenia bardzo sytuacji naszych firm. Jesteśmy świadomi, że ta obniżka cen może spowodować rezygnację z już zakupionego drewna. Nie wiem, to trzeba wsiąść i wypracować jakiś model, żebyście i Państwo, i my byli zabezpieczeni, ale no, trzeba się jakoś odciąć od tych cen, które są zupełnie nierynkowe. Teraz ceny
papierówki w Niemczech są niższe o około 40-50%. Podobnie Czechy, Słowacja. Mówimy o cenach wywoławczych w Polsce, a cenach transakcyjnych tam za granicą. Dochodzi do tego, że ceny z dostawą papierówki do zakładów w Polsce są niższe niż ceny wywoławcze na aukcjach na portalu czy na e-drewnie. Kolejna sprawa to powrót do możliwości obkładania do 70% możliwości zakupu na portalu leśnodrzewnym. Odejście od tego tych 100%. To jest tylko przyczynia się do podwyżki cen. Kolejna sprawa to myślmy o tym, co nas czeka, czyli powołanie zespołu, który opracowałby zasady sprzedaży drewna na 2025 rok z udziałem oczywiście przedstawicieli Lasów Państwowych i przemysłu, organizacji skupiających przemysł drzewny. Zespół też nie może być jakiś specjalnie liczny, ale musi się spotykać regularnie, żeby wypracować zasady, które no, sprawdzą się przez kolejne lata. Być może trzeba zupełnie od nowa zacząć myśleć, wywrócić to, co istnieje od 20 lat i co było jakby rozwijane przez pączkowanie i teraz już narosły różne naleciałości, które myślę, że komplikują bardzo życie. Kolejna sprawa to transparentność. Prosimy o transparentność. Myślę, że to się też wpisuje w Państwa politykę i w ogóle w politykę teraz rządu, żebyśmy postępowali transparentnie. Ujawnienie nazw firm po zakończeniu aukcji, kto kupił, żebyśmy byli świadomi, żeby później też nie dochodziło do jakichś niepotrzebnych niedomówień. Jawność algorytmu kształtowania cen wyjściowych, żeby to było jasne i żebyśmy wiedzieli, na co możemy liczyć. Kolejna sprawa to myślę, że takie działanie, które i Państwu, i nam pomoże, to promocja drewna. Drewno to super materiał, odnawialny, akumulujący dwutlenek węgla, o tym nikogo z tu siedzących nie trzeba przekonywać. Proponujemy stworzenie wspólnego funduszu. Możemy się dołożyć, nie wiem, 50 groszy do metra sześciennego kupowanego drewna. Państwo dołożycie drugie tyle i w sposób profesjonalny trzeba przeprowadzić akcję promującą drewno, a przez to też promującą leśnictwo. Promującą to, w jaki sposób to drewno jest wytwarzane, że jest wytwarzane w prawidłowy sposób. Na bardzo dużo nieprawdziwych informacji spadło na leśników, niesprawiedliwych, nieprawdziwych. Wynika to wszystko z braku wiedzy społeczeństwa. To musimy zrobić w sposób sprytny, bo takie proste przekazanie, że leśnictwo jest dobrze prowadzone, no nikogo nie przemówi. To trzeba tak trochę podprogowo zrobić. Kolejna sprawa to prośba o obniżenie kar umownych. Z taką złą sytuacją w gospodarce nie spotykaliśmy się do tej pory. Proponujemy obniżenie kar umownych za nieodebrane drewno z drugiego półrocza 2023. Również te ceny drewna w otoczeniu naszym. No to wszystko zostało zaburzone, a bardzo wysokie ceny wywoławcze i skutek tego przez prawie wszystkie sektory przemysłu problemy z odbiorem drewna. Uważamy, że to jest kwestia umowy, aneksowania umowy pomiędzy dwoma stronami, to jest zwykła umowa handlowa i do tej pory argumenty, które były przytaczane, że to jest jakaś pomoc publiczna, one raczej nie są słuszne. Kolejna sprawa to myślę, że to, co jest teraz bardzo ważne i co wszystkich nurtuje, to wyłączenia drzewostanów, cennych fragmentów przyrodniczo z użytkowania użytkowania. Mamy nadzieję i sądzimy, że nie powinno to spowodować ograniczenia przemysłu drzewnego. Tu musimy razem działać, to jest bardzo duże wyzwanie, ale jakby nie było, to jest 6% PKB i zmniejszenie tego 6% PKB o 20% to myślę, że naszego państwa nie stać. To musi być wszystko bardzo rozsądnie zrobione. Będziemy też próbowali państwa wspierać w tym, bo wiemy, że to nie jest łatwe i na dzisiejszym spotkaniu też w Ministerstwie Rozwoju o tym powiemy, bo tu, tak jak od początku powiedziałem, jedziemy na jednym wózku i musimy razem działać, bo do tej pory te wszystkie deklaracje niestety wygląda na to, że nie były poprzedzone analizami ekonomicznymi i nie wiadomo chyba tym, którzy deklarowali, jaki to może mieć w efekcie wpływ na finanse państwa. Dziękuję bardzo.
Ja pozwolę sobie, jeśli pan pozwoli, tylko kończąc i uzupełniając, drodzy państwo, żeby nie być gołosłownym, wszystko to, co przed chwilą kolega Jędrzej odczytał, ja nie będę tego powtarzał, ale jedynie tylko skontestuję w imieniu Stowarzyszenia Producentów Pól Drewnopochodnych w Polsce, Stowarzyszenia Papierników, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Drzewnych, w imieniu organizacji EPAL, w imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. To, co przed chwilą zostało zawarte, panie dyrektorze, na pana ręce w postaci pisma przewodniego z wszystkimi tymi prośbami do uwzględnienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja widzę, że panowie dyrektorzy skrzętnie notują te zagadnienia, które były poruszone w wystąpieniu. Zapytam, czy panowie by zechcieli się teraz odnieść do któregoś z nich, czy... Ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj... Ja myślę, że... O, przepraszam, teraz dopiero się udało mi uruchomić mikrofon. Witam również bardzo serdecznie szanownych państwa. Cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie. Ze swojej strony chciałbym prosić jednak o zabieranie głosu przez naszych gości, dlatego że dzisiaj ten czas krótki, bo tutaj, tak jak powiedział pan prezes, faktycznie jest bardzo ograniczony, a przede wszystkim chcielibyśmy usłyszeć głos z państwa strony, tak? I dzisiaj przede wszystkim ten charakter dzisiejszego spotkania ma na celu wysłuchania tych problemów, z którymi państwo dzisiaj do nas przyjechali. Dlatego pozwólcie, że na zakończenie całego spotkania odniesiemy się do tych postulatów, bo oczywiście dzisiaj nie jesteśmy też gremialnie w tak dużym gronie odpowiedzieć na pewno na wszystkie nurtujące pytania, a część z pewnością będzie bardzo szczegółowych. Jak również traktujemy to spotkanie jako pierwsze, tak, zasadnicze spotkanie i otwarcie do całego cyklu spotkań, bo no, zdajemy sobie wszyscy chyba sprawę, jak tutaj siedzimy, że musimy wziąć byka za rogi i po prostu do tych tematów solidnie się zabrać i przed nami jest mnóstwo pracy, więc żeby nie zabierać państwu czasu, bym prosił jednak o zabieranie głosu naszych gości w pierwszej kolejności. Tam przy ostatnim stole widziałem trzy uniesione ręce. Jakby państwo chcieli jeszcze raz zgłosić się do głosu. Troje z państwa. Państwo pozwolą pana profesora poproszę jako pierwszego z racji chociażby doświadczenia ogromnego, które bardzo pan dziękuję, profesor list. Panie profesorze, ja jeszcze tylko chciałbym dodać, bo słyszeliśmy z ust pana przedmówcy szereg bardzo konkretnych postulatów. One, jak rozumiemy, mają oparcie w sytuacji w branży. I może właśnie o to chcielibyśmy prosić, by państwo zechcieli nam tę sytuację branży, poszczególnych sektorów, poszczególnych firm zreferować, byśmy wiedzieli pełną świadomość tego, jak wygląda te okoliczności po drugiej stronie. Bardzo dziękuję, właśnie dlatego chciałem w tym miejscu, dlatego chciałem właśnie w tej chwili, żeby odnieść się do pierwszego od razu postulatu pana Jędrzeja Kasprzaka, mianowicie tych 40% ceny. Jakiej ceny? To jest po pierwsze. Powiedzmy, że tak. Dobrze. Oficjalne ceny mamy co najmniej 3, a możemy mieć więcej. Ostatnia podana w roczniku statystycznym czy w roczniku leśnym to 325 zł i to jest na koniec poprzedniego roku, czyli 22. Ostatnia podana w komunikacie szefa GUS-u, czyli na 3 kwartały poprzedniego roku, to jest prawie to samo, 327,43. Ostatnia podana przez dział marketingu Lasów Państwowych, czyli pana Ciszewskiego, to jak można ekstrapolować, bo bezpośrednio tego nie napisał, a zamieścił to, ja wiem, 26, czy o ile pamiętam, czy jakoś tak w pobliżu, to 250,7, czyli do której ceny? Bo to jest
Mówimy o wyjściowych cenach wywoławczych. Nie, nie cenach, które są transakcyjne, tylko ceny wyjściowe. To jest w ogóle za przetarg. Wyjściowe, nie transakcyjne. Ale wyjściowe z kiedy? Uzupełniając to, co Państwo, mówimy tutaj o tym, żeby ceny wyjściowe w portalu leśno-drzewnym, jak również w e-drewno i system i klasyczny zostały obniżone na najbliższy czas, czyli ten drugi tercet, który jest przed nami, o 40% w stosunku do cen wyjściowych pierwszego tercetu. Ceny wyjściowe nierealizacyjne, panie profesorze. My nie mamy prawa rozmawiać o cenach realizacyjnych. Chodzi nam tylko o to, żeby te ceny spadły i żeby rynek pozwolił oznaczyć je w sposób naturalny w danym regionie, w danej grupie sortymentów, do jakiego poziomu one będą naturalnie dochodziły. Obecnie jest sytuacja taka, jak pan się powołuje na przykład na te dane z lasów, gdzie pan widzi ewidentnie, że ceny wyjściowe na e-drewno, to co pan Witold ostatnio publikował, jeżeli chodzi o podsumowanie e-drewno, ceny wyjściowe zderzyły się z cenami realizacyjnymi. To jest bardzo jednoznaczny sygnał, że ceny nie mogą już pójść niżej, ponieważ cena wyjściowa ją blokuje. I nawet w momencie, kiedy w danym miejscu, dane grupy sortymentów, nie mówię, że wszystkie, będą oczekiwały tego, żeby zejść niżej, bo taka jest koniunktura dookoła nas, to my nie możemy. Te ceny się po prostu już zderzyły i nie mają możliwości zejść niżej. Chodzi o to, żeby one zeszły na dół, a rynek je później oznaczy. Ja nie twierdzę, że one wszystkie zostaną. Najprawdopodobniej będą grupy sortymentów, które dalej poszybują do góry. Ale niech rynek je oznaczy, nic więcej. Dobrze, to wróćmy do tego, co mamy na stronie lasów. I tutaj znowu pan Ciszewski podaje, że cena minimalna, rozumiem, że to jest ta wyjściowa dla pana, wynosi 263. To znaczy jest to w sortymentach, ale nie o to mi chodzi. Chodzi o, bo nie możemy przecież się rozdrabniać na ilość tam sortymentów. Czyli to jeszcze nie o to chodzi? No ale pan nie może podać niższej niż minimalna, tak? Chodzi o cenę, pan... chodzi o cenę wywoławczą. No to jest minimalna, no. No to mówmy takimi pojęciami, jakie są, żeby ludzie na przykład w telewizji to zrozumieli. Przypomnę, że średni odbiorca lasów państwowych to jest ten, który bierze 160 metrów w tym pierwszym tercecie, jak pan to nazwał. No więc, jeśli państwo tutaj reprezentujecie takich, którzy biorą parę tysięcy, to mówicie o bardzo małym procencie odbiorców lasów, bo mediana odbiorców w tym okresie wynosi 180 metrów. 180 metrów to jest co? Jeden wóz na kwartał mniej więcej. Nie? Mediana, czyli połowa. No dobrze, ale mówimy też o ostatnim. No, dobrze. Czyli jeśli, bo to odpowiada mniej więcej portalowi, ja tutaj nie robię zestawienia. Jeśli weźmiemy dwie ostatnie grupy, czyli tych, którzy biorą poniżej 100 metrów i tych, którzy biorą od 100 do 500, to razem jest to prawie 4000 ludzi na 4069. O takiej skali mówimy. Czyli te problemy, które dotyczą dużych, nie będą dotyczyły całej masy. Wobec tego to trzeba wyraźnie widzieć. A problemy, które panowie tutaj usilnie poruszacie, dotyczą niestety, ale tylko dużych odbiorców. Mali tu są w ogóle niewidoczni. Na razie tyle, ale jeszcze oczywiście rezerwuję sobie na inne tematy. Dziękuję. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Tu z tych dwóch państwa, jeśli państwo pozwolą na ustalenie kolejności, ja poprosiłbym panią może. Pan, myślę, zrozumie. Znaczy, pani, damy pierwszeństwo.
Dzień dobry. Małgorzata Dobiec-Turulska, ja reprezentuję IKA Industry Polska, więc prezentuję dosyć duży, istotny obszar odpowiedzialny za zakupy zarówno drewna, jak i poprzez kupowanie chociażby produkowanie płyty, jak i również zakupowanie płyt od przedsiębiorców, którzy kupują surowiec z lasu, więc mamy jako nie tylko IKA Industry, ale cała IKA bardzo duży. Przede wszystkim dziękuję bardzo również za zaproszenie i chciałabym powtórzyć to, co już zostało powiedziane, że nie tylko organizacje, ale też reprezentanci przedsiębiorców w tym obszarze mogą brać udział w tej dyskusji. I myślę, że nie muszę podkreślać też roli IKA. Istniejemy w Polsce już 60 lat i bardzo zależy, a oczywiście nie jesteśmy tylko na świecie, ale jesteśmy tutaj w Polsce, dlatego mówię o Polsce. I bardzo zależy nam, i to jest nasza polityka, nasza strategia, aby nasz rozwój odbywał się w zrównoważony sposób. W związku z tym materiały, które pozyskujemy, też aby były pozyskiwane w sposób zrównoważony. To, do czego chciałabym się odnieść, to może temat, który mam nadzieję, że jest taką podstawą i który dla nas przynajmniej uznajemy, że to się będzie działo. Mówię o FSC. Certyfikat, który jest niezmiernie istotny, albo powiedziałabym wręcz podstawą naszego funkcjonowania. Aczkolwiek słysząc, i myślę, chciałabym to podkreślić też, żeby dostać taką informację zwrotną, gdyż słysząc zarówno ostatnio deklarację, że FSC powróci, biorąc udział, chociażby w ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie w dyrekcji lasów w Białymstoku, gdzie wyraźnie jest powiedziane, dyrekcje mówią, że jeżeli tylko dostaną taką informację, to jest chęć, aby do tego FSC jak najszybciej wrócić. Więc chciałabym tylko tak podkreślić, że my to traktujemy jako rzecz, która się wydarzy. Pytanie tylko kiedy. Jeżeli jest inaczej, to oczywiście dla nas, ale nie chcę tego wątku rozwijać, bo myślę, że nie w tym kierunku idziemy. Drugi element, który chciałabym podkreślić, właśnie to, do czego pan dyrektor się odniósł, do tego memorandum, kwestia 20%. Nasze stanowisko jest takie, że chcielibyśmy poznać przede wszystkim detale, o czym mówimy, jaki to jest obszar, z którego obszaru, aby móc określić wpływ na naszą sytuację. I znów uważamy, że znając detale, jesteśmy w stanie wypracować takie rozwiązanie, które będzie zarówno sprzyjało lasom i temu zrównoważonemu gospodarowaniu tymi zasobami, jak i w zakresie biznesu. Stąd te detale, jakie obszary można tutaj powinniśmy brać pod uwagę. Tylko jak zrobiliśmy sobie taką szybką nawet analizę tego, co dzisiaj już jest wyłączone, to tak naprawdę samo FSC gwarantuje 5%. Jeżeli dołożymy do tego też lasy i tereny, które są pod jakąś ochroną, to tak naprawdę to jesteśmy blisko tego 20%, ale my chcemy wiedzieć procent, aby móc się do tego odnieść, więc to jest też nasz apel. Rozmawiajmy o detalach, aby móc wyjść z stanowiskiem. Kolejny aspekt, który tutaj wybrzmiało, że dzisiaj jest spotkanie organizacji z resortem rozwoju i może taki pomysł, bo jak pomóc biznesowi dzięki lasom, aby właśnie prowadzić to w sposób zrównoważony. Mamy bardzo szeroką agendę w IKA na temat gospodarowania drewnem, ale co robić, aby tego drewna używać mniej, w bardziej odpowiedzialny sposób. Mamy też strategię, aby do 2030 roku 80% materiału zawartego w płytach, bo pochodziło ze źródeł recyklingowanych, więc jakby jest bardzo dużo aspektów, które możemy wspólnie wypracować, ale myślę, że nie tylko właśnie z lasami, ale wspólnie też z Ministerstwem Rozwoju, więc tu jest taki bardzo ciekawy link i może to jest temat, który mogą organizacje, do których też należymy, zabrać ze sobą. Pojawił się też temat aukcji,
nasze stanowisko na dzisiaj jest takie, że dzisiaj my jako IKEA nie odczuwamy negatywnych tego skutków. Zapewne też zakres i obszar, ale zdajemy sobie też sprawę, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy właśnie ze względu na wysokie ceny widzimy, co się dzieje na rynku meblarskim. Ten popyt maleje, a to jest wynikiem właśnie wysokich cen drewna. Więc jeżeli sytuacja się odwróci i będziemy mieli taką sytuację, że tego drewna, te ceny będą rosły, a właśnie te aukcje mogą do tego prowadzić, no to mamy wtedy trudną sytuację. Więc na dzisiaj neutralnie, ale docelowo widzimy tutaj ryzyko, że te ceny będą po prostu będą tak sterowane w wyniku podaży, że będą rosły. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, proszę sąsiadowi. Dziękuję bardzo. Janusz Kurski, Stowarzyszenie Papierników Polskich. Szanowny panie dyrektorze, to otwarcie jest dość wyjątkowe tego spotkania. Jeszcze się nie zdarzyło w historii naszego dialogu, konsultacji, ażeby było w trybie online możliwość śledzenia głosów i atmosfery, przekazania tych fluidów na sali szerokiej społeczności, tym wszystkim, którzy są zainteresowani. Ja wiemy, że rozmawiamy o problemach, o wyzwaniach, które są nie tylko w perspektywie interesu wąsko pojętej branży silosowej, oderwane od życia, tylko także stanowią, zainteresowani są przedmiotem szerokiej debaty publicznej. Zatem nie ukrywajmy, że pewien kryzys zaufania, jakiego sami doświadczaliśmy, on w ten sposób może być, nie powiem wyleczony, ale to jest terapia, będzie to zdrowsze zarówno dla naszej wewnętrznej debaty, często technicznej i nadmiernie szczegółowej, ale będzie lepsza percepcja i odbiór społeczny tych naszych postulatów, które często w domenie publicznej są czytane jako roszczenia, prawda, agresywne, pazerne ludzi, którzy są zorientowani wyłącznie na core business, bez poszanowania czy bez wiedzy na temat potrzeby takiego bardzo holistycznego spojrzenia na problemy i tej triady wielofunkcyjnego znaczenia lasów, czyli tego dla środowiska, dla społeczeństwa i dla gospodarki. Także za to dziękujemy. Druga rzecz, na niedawnym spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska usłyszeliśmy takie krótkie, zdawkowe jakby skonstatowanie przez jedną z osób reprezentujących resorty, nie powiem kto, że lasy państwowe powinny i mogą być atutem. Atutem, ponieważ są centralnie zarządzane, można bezpośrednio kontrolować, wyznaczać pewne wektory polityki w krótkim, średnim, długim horyzoncie i to się daje, że tak powiem, zrobić. Więc ja mam wrażenie, że atutem również mogą być branże, przemysł drzewny. Do tej pory myśmy się jakby cieszyli pewnym komfortem, ponieważ nie było jakby takiego dramatycznego scenariusza i dużo znaków zapytania i niewiadomych w zakresie właśnie tego planu na rzecz klimatu i energii i miejsca lasów jako elementu realizacji ambitnych celów polityki klimatycznej i energetycznej Unii. My ciągle słyszymy o zobowiązaniach, o jakimś mieczu Damoklesa, prawda, pokazując palcem na Unię, a tak naprawdę nie możemy doszukać się dokumentów, które definiują krajowe cele w krótkiej, średniej, dłuższej perspektywie, a jest potrzeba adaptacji. Każda zmiana warunków, ona musi być komunikowana, nie traktować nas proszę tylko jako petentów dopominających się o surowiec, ale jako partnerów, którzy deklarują wspólne poszukiwanie odpowiedzi. Chcemy być nie tylko problemem i bólem głowy, ale możliwe jest także rozwiązywanie tych problemów i to mówię z własnego doświadczenia, bo jesteśmy reprezentowani w Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego i tam świetnie funkcjonują komitety stałe recyklingu, leśnictwa, zmian klimatu, energii, więc to można zrobić. Chcielibyśmy się dostać w ten zaczarowany krąg i do tej pory dość hermetyczny, ażeby te opinie i doświadczenia z perspektywy naszego działania przekazywać Państwu.
Nieprawdą jest, co było obecne, byłem trochę zawstydzony, ale trzeba o tym pamiętać, bo to się przykleiło, że mamy najczęściej biegunowo różne opinie i zdania. Otóż to spotkanie w dniu dzisiejszym dowodzi, że tak nie jest. Nie chcemy mówić o tym, jak to robimy, ale zrozumieliśmy, że powinno być miejsce dla małych, średnich, dużych i to trzeba jakoś pogodzić. Tak jak rozumiemy, że mamy tak naprawdę do czynienia sensu stricte z monopolem, czyli z instytucją, która może czasem ulegać pokucie dyktowania arbitralnie warunków, prawda? Bo nie mamy jakby alternatywy. Kierujemy się również logiką biznesu. Często słyszeliśmy także tutaj, się podzielę pewnym takim, no może subiektywnym odczuciem, ale to dotykało naszego no, poczucia tożsamości, jakby deprecjonowało naszą wiedzę. Pouczano nas, że jeżeli się licytuje w przetargach, to się bierze ryzyko rynkowe i to ryzyko rynkowe obciąża nas, nie potrafiących, że tak powiem, zachować pewnego umiaru i optymalizacji tych cen, które... Jeżeli było tak, to tylko dlatego, że były dramatycznie trudne warunki. Każda z firm ma obowiązek dbania o interes i wykorzystania pełnych mocy zainstalowanych, musi dbać o interes pracowników zatrudnionych i musi wcześniej antycypować skutki tych swoich decyzji. A zatem, jeżeli są tutaj firmy, nie będę wskazywał, które już boleśnie odczuwają takie bad side effect tej strategii, czy braku strategii, czy braku informacji, czy braku, że tak powiem, partnerskich relacji, które no, kładą przynajmniej część firm w części mocy zainstalowanych. Oczywiście skutki są takie, że się zwalnia pracowników, są napięcia, nastroje społeczne i tak naprawdę powoli być może zaczyna się wyprowadzenie niektórych gałęzi przemysłu drzewnego. Ja powiem tak, sektor celulozowo-papierniczy nie tylko ma problem związany z no, drastycznie wywindowanymi cenami, bo taki był system, który był systemem cenotwórczym właśnie. Natomiast mamy również wyzwania związane chociażby z tym, że jesteśmy sektorem energochłonnym. Jesteśmy na liście Komisji Europejskiej tych sektorów, które są narażone na ucieczkę poza granice wspólnotowego systemu handlu emisjami i coraz bardziej mamy obcinane przydziały zezwoleń na darmowe emisje, a zatem z tym się musimy liczyć. Dalej nie wiem, czy pan... Bateria może, bateria. Mikrofon może ze stołu się... Że trzeba również patrzeć na to, że ostatnio na przykład jesteśmy konfrontowani z koniecznością ograniczenia, i tutaj się zgadzamy, odpadów opakowaniowych, tak? Tych, które, że tak powiem, są wprowadzane na rynek, oczywiście obowiązki i opłaty produktowe po stronie producenta, ale na przykład również to wszystko zmierza w kierunku eliminowania opakowań wytwarzanych z odnawialnego źródła, biodegradowalnych, podatnych na recykling, bo ktoś założył, że recykling to nie jest, że tak powiem, równoważnik procesu ponownego użycia, więc mamy cały szereg problemów, więc jeżeli to poukładamy, a musimy w strategiach biznesowych brać to pod uwagę, no to nam się to nijak nie spina. I ostatnia uwaga. Chcielibyśmy, ażeby te ambitne i często takie funkcjonujące w domenie publicznej jakby perspektywy dla nas i stawiane oczekiwania, one były miarkowane chociażby dlatego, że to, co się proponuje w strategiach i politykach Unii Europejskiej, ono musi być odpowiednio transponowane do porządku prawa europejskiego, prawda? Natomiast zawsze, i wiemy to z doświadczenia, kraje skandynawskie, one również tłumaczą to na język własny. Wiemy, że nie ma europejskich lasów. Ten spread geograficzny powoduje, że w każdej równoleżnikowej tam szerokości są nieco inne warunki, ażeby adoptować, dostosowywać te ambitne cele do możliwości własnych, prawda? Żeby oczywiście myśląc tak prośrodowiskowo nie zabić, nie zamęczyć przemysłu, dać nam troszkę tlenu, troszkę czasu
i jeżeli to możliwe, tworzyć pewne instrumenty i mechanizmy, które pozwolą nam przeżyć. Tylko powiem jedno doświadczenie. W sukurs bardzo szybko i dynamicznie rosnącym ceną surowca drzewnego, nie będę to wspominał o papierówce, ale my jesteśmy klinicznym przypadkiem, to był wzrost prawie o 40%. W przypadku, jeżeli korzystamy z energii ciepła, a korzystamy jako intensywnie energochłonny sektor, to mieliśmy i mamy do tej pory rekompensaty z tytułu nadzwyczajnych zysków producentów zawodowych energii. I tutaj nie ma problemu z notyfikowaniem w Komisji Europejskiej, są odpowiednio adresowane narzędzia. Dlaczego, jeżeli mamy ze zjawiskiem, my to tak interpretujemy, nadzwyczajnych zysków lasów państwowych, nie można per analogia zastosować podobnego mechanizmu? I to chciałbym ewentualnie pod rozwagę, nie jest to adres do państwa, do lasów, ale przypuszczam, że miejscem na tego typu postulaty może być resort rozwoju i technologii. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czekamy na kolejne głosy. Bardzo proszę. Zachęcam też, ponieważ zapraszaliśmy nie tylko organizacje, ale również indywidualnych, niezrzeszonych przedsiębiorców, by państwo też niereprezentujący organizacji zechcieli zabierać głos. Również te osoby reprezentujące te mniejsze, średnie przedsiębiorstwa. Wypowiadały się te osoby. Bardzo zapraszam. Piotr Wójcik, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. I nasza izba reprezentuje nie tylko firmy duże, nie tylko firmy średnie, ale przede wszystkim firmy małe i mikrofirmy. To jest ponad 33 tysiące firm produkujących meble w różnej skali. Zatrudniamy bezpośrednio około 200 tysięcy pracowników, pośrednio jako firmy współpracujące ponad 400 tysięcy pracowników. Jako branża meblarska jesteśmy pierwszym największym eksporterem w Europie, drugim największym na świecie po Chinach, szóstym największym producentów mebli na świecie. Przede wszystkim są to firmy, o których wspomniałem, niezależnie od skali, rodzinne, z kapitałem polskim, co warto podkreślić. Firmy te bezpośrednio lub pośrednio konsumują bardzo dużo drewna i trzeba otwarcie powiedzieć i przyznać, że szczególnie w ostatnich dwóch latach, od roku 2022, branża meblarska, która przede wszystkim eksportuje, ponad 95% produkcji jest eksportowana, znalazła się w niemałym kryzysie, trzeba to słowo użyć z wielką odpowiedzialnością, kryzys. Szacujemy, że rynki, te najważniejsze rynki dla branży meblarskiej w Polsce zredukowały się o 20-30%. To jest spowodowane olbrzymim problemem inflacyjnym i po prostu redukcją konsumpcji dóbr trwałych, między innymi mebli, które stały się troszkę, można powiedzieć, takim dobrem luksusowym dla konsumentów, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, głównie w Europie, bo to jest nasz główny rynek zbytu. I sytuacja jest paradoksalna. Dlaczego też jako przedstawiciel branży meblarskiej, wszystkich meblarzy w Polsce, dołączam się do tego szerokiego frontu, postulatów szerokiego frontu branży drzewnej, który tu przekazał w naszym imieniu Jędrzej Kasprzak? Dlatego, że sytuacja właśnie jest dość paradoksalna. Mamy jeden z większych kryzysów w historii, tej nowej historii branży meblarskiej, a koszty wytworzenia, spowodowane głównie surowcem drzewnym, ale nie tylko oczywiście, są też jednymi z rekordowych w tej historii. Czyli mamy sytuację, kiedy mamy najdroższy wyrób oparty na najwyższych kosztach, jako cała branża meblarska, a rynek przygnieciony inflacją, redukcją konsumpcji, mówię o rynku zagranicznym, ale też i polskim, oczekuje niemalże rekordowo najniższej ceny. Jest najbardziej wyczulony i wrażliwy na cenę. Mówię o konsumencie finalnym. Nie mówię tutaj nawet już o retailu, o handlu, ale mówię o klientach, którzy konsumują po prostu meble. Oni dzisiaj poszukują najniższej ceny, są wrażliwi na ceny, więc mamy bardzo duży rozjazd oczekiwań czy sytuacji producenta oraz tego finalnego konsumenta. Dlatego tak naprawdę dziś, przyłączając się do tego frontu pełnego frontu przemysłu drzewnego, nie prosimy o nic innego jak konkurencyjne warunki do walki na arenie międzynarodowej z najlepszymi w przemyśle meblarskim na świecie. Bo tak naprawdę o nic nie możemy prosić, poza tym, abyśmy utrzymywali konkurencyjność międzynarodową. Nie mówimy o tej wewnętrznej Polski, ale tej międzynarodowej. Jeżeli taką konkurencyjność utrzymamy, na pewno Lasy Państwowe mają na to wpływ, ale oraz wspomniane ministerstwa, musimy wszyscy współpracować razem, branża meblarska w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę na pewno jeszcze interesy innych stron, które mają swoje interesy do lasów państwowych między innymi, chce bardzo długofalowo, systematycznie się rozwijać. Taki jest nasz cel. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę w kolejności przed stołem. Proszę jeszcze, jakby państwo, którzy chcą zabrać głos, mieli. Krzysztof Prymas,
Związek Producentów Eksporterów Pale Drewnianych w Polsce. Szanowni Państwo, bardzo ciekawe powiedzi, słuszne cele. Chciałem tylko zwrócić uwagę. W tej chwili mamy sytuację taką. 40% mamy droższą energię elektryczną od średniej unijnej. Te mamy ostatnio 40% na zasadach sprzedaży podniesione ceny wywoławcze. Nie wiemy do końca, od jaki to ten algorytm nie, dla nas bynajmniej nie jest niejasny, bo nie do końca prosiliśmy o przedstawienie, ale nie uzyskaliśmy tej odpowiedzi. Następna sprawa to jest pomniejszenie pozyskania drewna w związku z ekologią, które w tej chwili się tam toczy batalia o pomniejszenie areału pozyskania tej technologii. Jak to drewno będzie podzielone w obecnym systemie sprzedaży, gdzie mamy tam historię wynikającą z historii zakupu, jak ta sytuacja będzie wyglądała w stosunku do poszczególnych przedsiębiorstw, bo tu jest, chciałem ważną rzecz zaznaczyć. Każda firma więcej lub mniej inwestują. Mamy kredyty, leasingi i tutaj po prostu są niektóre no, kredyty o dużej wartości, wieloletnie i teraz po prostu nad tym musimy się zastanowić, jak te warunki sprzedaży podzielić to drewno. Tym bardziej, że mamy złą sytuację, że nie możemy importować drewna, gdzie kiedyś dużo ze ściany wschodniej, prawda? To też trzeba się odnaleźć i tu mamy te inwestycje i tu głównie powinniśmy się nad tym zastanowić i jasno określić, żebyśmy nie w następnym spotkaniu znów zadania nie dawać sobie jakichś tam innych takich pytań. I to jest ważne, bo tutaj to wypowiedzi wynika, no chcemy się wszyscy uszanować, małe, średnie firmy, żeby były uszanowane, ale teraz to trzeba też w jakiś sposób bardzo rozsądny i delikatny to przeprowadzić. Nie jest to, nie będzie to łatwą sprawą. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest prosta rzecz, no ale musimy jakoś do tego podejść, żeby widziały firmy, które mają po prostu możliwość jeszcze predyspozycji rozwoju, czy po prostu będą musiały się zamykać. No to jest bardzo groźna sytuacja. I także prośba, żebyśmy nad tym się głównie zastanowili na przyszłość. No, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, może do tego stołu przyniesiemy głos. Tutaj pan zgłaszał się, siedzący tyłem pan. Dzień dobry, Hubert Durczak, grupa Kronospan. Ja oczywiście zgadzam się z argumentami, które przedstawił tutaj kolega Jędrzej Kaczak. Obiema rękoma podpisuję się pod tymi argumentami, zwłaszcza pod argumentem obniżki ceny minimalnej, tej ceny startowej, gdyby była nadal wątpliwość, o którą cenę nam chodzi. Natomiast te argumenty są do załatwienia, myślę, w perspektywie bliższej lub dalszej, a to, co mogą zrobić w Lasach Państwowych, to przywrócić certyfikat FSC. Przywrócić go przede wszystkim w dyrekcji szczecińskiej, czy utrzymać go w dyrekcji szczecińskiej na podstawie derogacji i w dyrekcji katowickiej, również na zasadzie skorzystania przez te dyrekcje z derogacji. Myślę, że wiele rzeczy na temat FSC było przekazywanych w sposób, nie bójmy się tego powiedzieć, krzywdzący. Myślę, że trzeba odczarować ten temat, a dla Państwa wizerunkowo na pewno będzie to z korzyścią. My, jeden z naszych zakładów, zaopatrując historycznie na terenie dyrekcji pilskiej, pozbawiliśmy tego źródła, kupując tam co roku około 300 tysięcy metrów sześciennych. Na ten moment nie kupujemy w tej dyrekcji praktycznie ani metra. I to właściwie tylko ze względu na to, że dyrekcja ta, mimo tego, że przeszła audyt i zapłaciła za niego, stwierdziła, że jest jej ten certyfikat niepotrzebny. Bardzo dziękuję z tego miejsca za spotkanie zorganizowane w dyrekcji szczecińskiej w ubiegłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, gdzie mieliśmy okazję się wypowiedzieć jako firmy, które kupują drewno z terenu tej dyrekcji i chyba nie pozostawiliśmy wątpliwości, że właściwie jeśli dyrekcja szczecińska nie utrzyma certyfikacji FSC, ten strumień zakupowy będzie przesunięty na inne dyrekcje. Więc taki apel i prośba, żeby na ten moment, wiemy też, że wyszła korespondencja z dyrekcji generalnej do dyrekcji regionalnych, że nadal kwestie FSC będzie koordynowała dyrekcja generalna. Natomiast myślę, że na ten moment, jeśli ma to dotyczyć dyrekcji szczecińskiej i katowickiej,
tak jak powiedziałem, na zasadzie skorzystania z derogacji. Szybciej i łatwiej dla wszystkich będzie, jeśli dyrekcje same podejmą decyzję i będą mogły podjąć działania, bo na ten moment te działania są po prostu zwyczajnie zablokowane. Zachęcam również do tego, żeby dać swobodę działania pozostałym dyrekcjom. Nasi audytorzy, firmy, które są w stanie zaudytować dyrekcje, one mają określone moce przerobowe. Są w stanie zaudytować, z tego co udało mi się ustalić, jedynie 6 dyrekcji w ciągu 3 miesięcy. Jeśli nie będzie powrotu do certyfikacji FSC, my nie będziemy w stanie zachować konkurencyjności, nadal jesteśmy zalewani jako Polska płytami z miejsc, których powiedzmy nie będę tutaj przytaczał. I zdajmy sobie sprawę z tego, że jeśli tego certyfikatu nie będziemy mieli w naszym źródle surowca, nie będziemy konkurencyjni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może pan zechce zapytać. Jeżeli mogę, głos mej branży do FSC, bo padł 2 razy ten punkt, tak? To chcieliśmy potwierdzić od strony producentów mebli. Faktycznie mamy problemy i ograniczenia w dostawie materiałów drewnopochodnych czy drewna z certyfikatem FSC, co tak naprawdę zagraża realnej sprzedaży już w tym roku, w drugim, trzecim kwartale mebli z tym certyfikatem, a czas się kończy, a są klienci, ci najwięksi klienci i w Polsce, i w zachodniej Europie, i IKEA też jest przykładem takiego klienta, bo przecież też jest dużym klientem dla polskiego przemysłu meblarskiego, którzy nie zgadzają się z innym rodzajem certyfikacji. Więc suma summarum, brak FSC oznacza koniec naprawdę znacznych obrotów dla branży meblarskiej już w tym roku. Włodzimierz Oleksy, firma CMC, producent palet. Do tych trafnych i konkretnych postulatów, które złożyły nasze organizacje branżowe, chciałbym jeszcze dwa punkty dorzucić, jeżeli można. Mianowicie proponowałbym jeszcze, abyśmy powrócili do skąta, pomiędzy partnerami biznesowymi takie coś funkcjonuje, także bardzo bym prosił. I druga rzecz, jeśli chodzi o aukcje portalowe, to chciałbym również, abyśmy uniknęli kiedyś za kilka lat takich spotkań, powrócili do widełek cenowych, aby były dolna i górna granica, tak jak to funkcjonowało i było fajnie. Każdy przetarg, każda aukcja wymaga od uczestniczącego są pewnego rodzaju emocji, czasami mimo woli człowiek ulega. Natomiast ponieważ ja mieszkam w lesie, teraz troszeczkę tam w stronę panów marketingowców i braci leśnej, mianowicie trochę takie przyziemne tematy bym poruszył bezpośrednio z drewnem, z tym co narabiamy. Mianowicie powrócilibyśmy do zmian do odnośnie wymogów, jeżeli chodzi o normy jakościowe czy wymiarowe. Ja tylko podam taki przykład. Wiadomo, dominującym gatunkiem jest sosna w polskich lasach, a szczególnie jeśli chodzi o wadę, jedną przytoczę tylko, sęki. W klasie A i B niedopuszczalne, natomiast w klasie C już nie ma ograniczenia. Czyli nie może być, szanowni państwo, sęk szerszy od deski paletowej. Tak nie może być. I to wypadający, ja sobie pozwoliłem, żeby nie zaskoczyć was, pozwoliłem sobie wczoraj przesłać drogą mailową w kilka miejsc, które odnalazłem do dyrekcji, abyśmy tego nie odkładali. Czyli bardzo bym prosił, zweryfikujmy normy. Jest inna już technologia przetarcia niż wtedy, kiedy te normy były tworzone. Następnie szanowni państwo, też bym taki przykład dał. Przechodzę do konkretów, do przeliczników, czyli zamienników, jeżeli chodzi o klasy grubości. Jest tutaj nas na sali, nie dysponuję w tej chwili listą obecności, ale strzelam jakieś 65 osób i połowa z nas, dochowując wszelakiej staranności, bo to wszystkim nam chodzi. Gdybyśmy wzięli średnicą jeszcze tam przysłowiową krupę do ręki i zmierzyli średnicę środkową drewna wielkowymiarowego, zwłaszcza sosnowego, to jeden, to rozstrzał byłby nawet 1-2 cm, to daje głowę. I teraz tak, załóżmy, że połowa z nas na sztuce
mierzy i jest 34,5 cm, bo się mierzy do 1 mm. Zaokrągla się w dół, mamy 34. A więc łapiemy się w tak zwaną klasę drugą grubości, gdzie przelicznik do sosny jest 1,169 dokładnie ceny wyjściowej, czyli WC1, tak? Czyli 17% z grubsza jest. Ale druga część z nas przeczytałaby, że jest 34,6 o 1 mm. I co ten 1 mm powoduje? Że przeskakujemy do klasy wyższej, czyli trójki, i mamy już przelicznik 1,34. Żeby to sobie tak uzmysłowić, obliczyłem, że jak wyjściówka C1 jest 320 zł, to ci, co 1 mm obmiar mieli wyższy, zapłacą 52 zł na drewnie okrągłym. Przy przetarciu, bo wszystko trzeba sprowadzać do tarcicy, w zależności kto jaką ma wydajność, no to jest prawie 100 zł. Czyli bardzo bym prosił, żeby te widełki zostały spłaszczone. Co by to jeszcze spowodowało? Nie odstraszałoby to aż tak bardzo tartaczników, którzy bazują się na starych sprzęcie, gdzie mogliby tą średnicę trochę grubszą przepuścić przez swój sprzęt i nie byłoby w lesie tak zwanych przestojów, bo jest do tej pory dość sporo przestojów. I teraz następna sprawa. Są kłopoty na rynku i lasy też się z tym borykają. Bardzo bym prosił taką rzecz. Jeżeli wypuszczamy jakąś partię drewna, w szczególności na aukcji portalowej tej zasadniczej, to bym bardzo prosił, żeby w każdym nadleśnictwie było już po przetargach na pozyskanie tego drewna. Bo zdarza się często, że harmonogram leci, umowa leci, a jeszcze nie ma wyłonionej firmy na przetarg, żeby to drewno pozyskało. No i także to jest później nadrabianie zaległości, a wiadomo, że harmonogram chciałoby się systematyczności. Następnie prosiłbym również, to jest proste, teraz to, co możemy zrobić już, wyeliminować na aukcjach e-drewno dzielenie ich. Bo tak się składa, ja to śledzę, zakupuję, robię zakupy w firmie, w związku z tym to przeglądam. Nieraz jest tydzień, czy w przeciągu jednego tygodnia, dwóch tygodni, ten sam sortyment, w tym samym nadleśnictwie i pokazuje się co po 30, po 60 kubików. Niech się pokaże raz 500 kubików, czy 400 kubików. Nie dzielmy tego, bo to sztucznie zawyża cenę. Następnie, tutaj też już interweniowałem bezpośrednio i muszę pochwalić niektórych tutaj na marketingowców, że załatwili to na szczeblu dyrekcji regionalnej, ale też żebyśmy to do końca wyeliminowali. Opis aukcji poszczególnego nadleśnictwa do danego sortymentu nie może być sprzeczny z normą ogólną, która jest przyjęta i do ogólnego stosowania zastosowana. Następnie, ponieważ reprezentuję paletę, szef by mnie pewnie zwolnił, gdybym tego tematu nie wyruszył, no z przykrością obserwuję, jak znika sortyment S2B, tak zwana paletówka, opakowaniówka. To jest dramat. To jest dramat i świadczy to o tym, że nie skrupulatnie wyłuszczacie sortyment, że za dużo jest od razu wielki wymiar i S2A. Krótko, jeżeli były pytania, to dysponuję. Jeżeli chodzi o te sęki wypadające, to mam w samochodzie nawet i strugane deski, żeby nie radziło, może na przerwie przyniosę. Natomiast tutaj mam też, dysponuję fotografią, z ujęciami fotograficznymi. Także dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie i jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Pan wyjątkowo dobrze przygotowany, nawet z eksponatami. Dziękujemy. To poproszę o głos dla pana na krawędzi stołu siedzącego. Nazywam się Ryszard Szukalski i reprezentuję firmę Danco z Podkarpacia. Oprócz tych wszystkich problemów, które moi koledzy poruszyli, które dotyczą również mnie, to my zostaliśmy dotknięci dodatkowo jeszcze
ostatnim czasie decyzją Ministerstwa Klimatu wyłączającą znaczne obszary lasu z eksploatacji. To spowoduje ograniczony dostęp do drewna, jak również w wolnym rynku będzie się wiązało ze wzrostem cen. Podkarpacie jest regionem o jednej z najwyższych lesistości w kraju i najmniejszym przemyśle, który funkcjonuje. Szczególnie przemysł drzewny, to dzisiaj można powiedzieć, że jest to reliktowe zjawisko na naszym terenie. W tym regionie funkcjonowały w dawnych czasach dwa potężne zakłady Ustianowa, wielki kombinat zatrudniający do przerobu drewna 1500 ludzi i funkcjonowała również Rzepeć. Rzepeć dalej funkcjonuje, ale pracuje wyłącznie na drewnie z importu. Tych zakładów już nie ma, ale one przez wiele lat funkcjonowały na drewnie lokalnym i mimo to, że ten przemysł istniał i przed wojną i po wojnie, to lesistość tylko w okresie powojennym z 35% wzrosła do 70%. A więc przemysł mimo funkcjonowania nie przeszkadzał, żeby lesistość wzrosła prawie dwukrotnie. Dzisiaj przemysł to jest, jeszcze raz podkreślam, zjawisko reliktowe w tym regionie. Ja mam tam zakład, ten zakład funkcjonuje, ale w coraz większym stopniu zakład ten przedstawia się na import. Nie surowca, ponieważ jest to niemożliwe, żeby z dużych odległości, ale importujemy tarcice. Rocznie ponad 100 tirów tarcicy gotowej sprowadzamy ze Skandynawii. W dawnych czasach, przed embargiem wynikającym z wojny, było to bardzo często rosyjskie drewno przetworzone w krajach bałtyckich bądź w Skandynawii. Więc mamy takie zjawisko, że w regionie o jednym z najwyższych lesistości w Polsce i w Europie importujemy już drewno. Aktualne decyzje Ministerstwa Klimatu spowodują dalszą eskalację tego problemu. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o energetykę w regionie. Takie miasteczko jak Ustrzyki Dolne, które lesistość jest ponad 70%, pali miałem węglowym sprowadzonym z kopalni, ze Śląska. Trzeba najpierw kilometr zejść pod ziemię, później jeszcze kilometr się przemieścić pod tą ziemią, wydobyć to, przewieźć kilkaset kilometrów i palić tym. Najgorszej jakości miałem. Natomiast drewno gnije w lesie. Czy to jest ekologiczne, czy nie tym się powinno zająć Ministerstwo Klimatu? W większości miejscowości na Podkarpaciu, jak przyjdzie sezon grzewczy, po południu szczególnie, nie można okna otworzyć. Tak śmierdzi w powietrzu. Do dzisiaj Ministerstwo Klimatu nie wprowadziło reguł prawnych regulujących jakość paliw dopuszczalnych do obrotu, chociażby pelet. Ja znam, nie chcę wskazywać, ale są fabryki okien, które przerabiają drewno klejone i są producentem peletu. Nie ma w Europie takiej sytuacji jak dzisiaj. Taka, wydaje mi się, powinna być rola Ministerstwa Klimatu. Tu ministerstwo jest nieobecne, natomiast podjęto decyzję bez leśników, bo w tym czasie leśnictwo było pozbawione kierownictwa, bo poprzedni zarząd już był zwalniany, nowy jeszcze nie był powołany. Bez przemysłu drzewnego, bez żadnej konsultacji podjęto jednostronnie decyzję, która spowoduje daleko idące konsekwencje. Jeśli chodzi o zasady sprzedaży, moi koledzy to już mówili, ja nie będę w szczegóły wchodził, chciałbym tylko powiedzieć, że w tej chwili mamy najgorsze zasady sprzedaży, jakie istniały od początku wprowadzenia zasad portalowych. Dyrektor Konrad Tomaszewski, wprowadzając te zasady, rewolucyjny krok, deklarował, że te zasady mają spełniać przede wszystkim, aby zabezpieczyć rynek krajowy przed majoryzacją dużych podmiotów przemysłowych oraz zabezpieczyć przed
nadmiernym eksportem drewna okrągłego. Aktualne zasady nie spełniają ani jednego z tych założeń inicjacyjnych. I to bym miał w zasadzie tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu sąsiadowi naprzeciw. Nazywam się Olczyk Ludwik, reprezentuję Tartak Olczyk. Na pierwszym mojej wypowiedzi to jest dziękuję panie dyrektorze za takie spotkanie. Ja wnioskuję, że takie spotkania winny się odbywać. Tym bardziej, że przez ostatnie lata one nie odbywały się. Wiemy, koronawirus i inne zawieruchy, jakie były, które to taka komisja była, ale nie chciałbym nazwać tego komisja, bo za wiele mamy tych komisji w Polsce, czy stowarzyszenie, może coś innego, może normalne spotkania. No wszystko jedno jak, ale by należało takie spotkania utrzymać. Tym bardziej, że mamy wielkie zmiany, nie tylko w kraju, ale kraj jest podyktowany tym, co się dzieje w Unii, ale nie tylko w Unii, powiem dalej, co się dzieje na wschodzie i na całym świecie. I to się przenosi na gospodarkę, a lasy, przemysł drzewny to też jest gospodarka i w związku z tym przybyło nam bardzo wiele problemów wspólnych i lasom i również przedsiębiorcom przemysłu drzewnego całego z tego słowa znaczenia. Więc należałoby takie spotkania robić. Oczywiście może w mniejszym gronie, ale to już nie do mnie decyzja należy. Ja chciałem się odnieść jeszcze do, tu kolega przedmówca, o 20% obszarów wyłączyć użytkowania. Proszę państwa, Polskę jest stać na to dzisiaj? Ja mówię nie. Dlaczego? Dzisiaj gospodarka w ogóle w Polsce drąży w dół, a potrzeby społeczeństwa rosną. Dwa, nie każdy człowiek w tym społeczeństwie jest świadomy, co mówi na temat lasów. Przechodząc przez park, czy przez obok miasta, czy przejeżdża Ślązak, czy Warszawiak, czy jakikolwiek inny człowiek miastowy, który nie miał nic wspólnego z lasem. Ja mam, powiem, całe życie. Tylko, że mieszkałem na wsi i ciągnąłem piłę od siebie do siebie jeszcze, jak zanosząc jeść mojemu tacie do lasu, który, żeby zarobić na książkę, na co, to ja musiałem też tą piłę ciągnąć. Więc znam zapach żywicy, błota i innych rzeczy. Więc bardzo wielu nie zna i mówi. Jak ostatni przykład taki, tu mówiłem już w wątku na korytarzu, że dziki atakują Gdynię. Różne wypowiedzi są, że karmią mlekiem, bułkami, dają jeść. Dziki już się nie boją, bo człowiek jest już w jakimś przykrym dla tego dzika, który by zjadał go, jak to było przed wiekami. Więc ten dzik już się przyzwyczaił do dobra i człowieka traktuje jak przyjaciela, jeszcze tym bardziej jak mu daje jeść. Ale jedna z wypowiedzi brzmiała następująco. Leśnicy i przemysł drzewny wycięli wszystek las, wszystek, takie słowo, nie to, że tam przecięli, i przez to dziki nie mają gdzie mieszkać, bo wiemy, że leśna zwierzyna to ma mieszkania w lesie. Więc taka nieświadomość. Więc tu było już powiedziane o tym, żeby oświecić społeczeństwo, dzieci już w szkołach, że jak się las sadzi, jak pięknie rośnie, jak się zbiera maślaki pięknie i jak się potem go wycina, bo on się przewraca i on jest dobrem narodowym. Siedzimy przy tym, stoimy na tym drewnie, siedzimy, na co dzień go mamy. Co, mamy się zabetonować? Ten człowiek, który tak mówi, to co? Wszystko ma w betonie w domu? Nie. Jak doktor Zdzin powiedział na aukcji, w którym byliśmy z 25 lat temu, że drewno żyło, kiedy w lesie, żyje w tartaku i żyje u nas w krokwach, belkach, w łatach. Kiedy przyjdzie jakakolwiek pogoda, daje ci znać, że ono tam funkcjonuje w górę i tak dalej. Ale żeby nie przedłużać, w
więc przejdę do następnego tematu, te 20%. Mówimy to, proszę Państwa, o cenie. Proszę sobie wyobrazić, obniżka pozyskania o 20%, co czyni? Brak surowca w zakładzie. Więc jedne będą musiały się przebranżowić, inne upadną, inne, które mają kredyty, bo zainwestowały w zeszłym roku, 2 lata temu, a kredyt był na 5-10 lat. Co się dzieje? Problemy i katastrofa dla tych przedsiębiorców i ich rodzin. A cena? No jeśli będzie 20% brak surowca na rynku, to cena pójdzie z automatu, Szanowni Państwo, z automatu. To z mojego doświadczenia życiowego. Więc wysoka cena to wysokie ceny wyrobów gotowych. Jak Państwo mówili o płycie, o meblach, ale nie tylko, więc dachowych i całej branży wyrobów drzewnych. Pójdzie cena do góry. Co się dzieje? Napływ przyjdzie z zagranicy. Tam tylko się przyglądają i wiedzą o nas wszystko. O cenach, o wyrobach i tak dalej. Bo dzisiaj jest przez internet informacja na całym świecie, przepływa bardzo szybko. I wtedy napłynie ten tańszy produkt do nas. I co wtedy będą mieć lasy z tego? Co będzie miał przemysł z tego? Będzie mieć wielki, wielki problem. Następny temat, to pamiętam, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej po roku, po dwóch, zakładano dużo parków narodowych. Nie jestem przeciwko nim absolutnie. Zakładano również Natura 2000. Brzmiało to tak, że nie będzie miało z tego tytułu społeczeństwo za żadnych nakazów, zakazów, etc., etc. Ma to duże. Przeważnie firmy, które chcą cokolwiek inwestować, nieważne czy w branży drzewnej, ale w innej też. Uzyskać warunki środowiskowe, uzyskać wiele, wiele innych po prostu pozwoleń. I wtedy mówiono było o 8%, maksymalnie 20%. Ja się dowiaduję wczoraj, że mamy tych lasów objętych zasadami Natura 2000 aż 38%. Oczywiście w tych Natura 2000 nie zabrania pozyskania, nie zabrania po prostu niczego, można by tak powiedzieć. Jest tylko z natury, że pisane, ale to tylko z natury, tak. Ale jak powiedziałem, na tym terenie, który obejmuje, to są wioski, miasteczka, mniejsze, większe i tak dalej, więc z tego tytułu też są problemy. Temat bardzo, dlaczego mówię o komisji, bo jest temat bardzo szeroki, bardzo duży. Mam na myśli, to wypowiadałem się z tego miejsca, może z tego, z obok, które tu przeważnie siadałem przez kilka lat, będąc w komisji, o zalesieniu. Mamy po wojnie, proszę Państwa, mieliśmy 23% lesistości w Polsce. Pozyskaliśmy 19 milionów drewna. Dzisiaj, mam na myśli 2-3 lata do przodu, nieważne, w granicach 40 milionów pozyskanie i lesistość około 30%. Z mego rozeznania, co często przejeżdżałem wzdłuż przez Polskę, nie mając jeszcze telefonów komórkowych, w biznesie trzeba było robić 5 do 10 tysięcy kilometrów, dotrzeć do klienta, by sprzedać lub kupić surowiec, i jest możliwość dzisiaj w każdym powiecie minimum 1000 hektarów zalesienia lasów. Zalesienie. Skąd ta wiedza? No, życie mi podpowiada. Będąc, tak jak tu mówił kolega w Ustrzyka, będąc w Toruniu, będąc w Koszalińskim, będąc tu, Płocka, cała dolina, to ja nie mogłem z wrażenia wyjść. Dlaczego ta ziemia? Mamy jej tak mało, 312 tysięcy kilometrów, o ile dobrze pamiętam, z tego mamy tyle lesistości. Dlaczego ona leży odłogiem? Mogę przypuszczać, dlaczego? Bo państwo dofinansowuje. Przestańmy dofinansowywać leserstwo, a więc jeśli nie uprawiam,
to ma dofinansowanie i może leżeć odłóg, trawa, bagna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten, co uprawia i tak dalej, no to ma wysoki podatek. To jest przewrócone do góry nogami. Więc według mego rozeznania jest to w granicach miliona hektarów, które można zalesić. Ktoś powie tak, człowieku w tym wieku mówisz o zalesieniu? Tak, kiedyś trzeba to uczynić. A to dlaczego? Bo przecież za 30 lat, a ja taki raz już sadziłem 50 lat temu, gdy dzisiaj jest, można pozyskiwać S2A, przy 50 latach już S2, ale już WC1 i tak dalej, i tak dalej. Ale ta ziemia nam rodzi. Ten przydział, jaki mamy na tej kuli ziemskiej, daje nam pożytek cały czas. I kiedyś trzeba to zrobić. Kto to powinien zrobić? No nie indywidualny przedsiębiorca przemysłu drzewnego, choć też robią i znam takich, sam też bardzo dużo nasadziłem, ponad 120 hektarów przez 45 lat, to więc jest to dość dużo na moje możliwości. Ale mamy lasy państwowe, które ich jest 83%. Tak około, inni mówią 87%, ale w praktyce zarządza całą gospodarką. Nie chciałbym dzisiaj tematu poruszać lasów prywatnych, ale kiedyby takie spotkania się odbywały, to jest bardzo szeroka gama rozmowa na temat lasów prywatnych i pozyskania, szanowni państwo, surowca tam, jego rozdrobnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc temat bardzo, bardzo szeroki. Ja widząc pana sądzę, że chodzi o czas, więc przepraszam, że się rozgadałem. A zakończę, bo bym mógł na te tematy jeszcze kilka minut. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że ten czytelny sygnał pan odczytał, bo też, że chodzi o czas. Mamy 5 minut, a w zasadzie już tylko 3 minuty do przerwy. Bardzo proszę państwa o chwilę dla pana dyrektora, który tę pierwszą część może zechce skomentować. Czy pan dyrektor Kos, czy pan dyrektor Filas. Państwo będą mieli możliwość wypowiedzenia się po przerwie, którą za chwileczkę rozpoczniemy. Tak, ja... O, teraz już słychać mnie, tak? No, pozwólcie państwo, że też w takiej formie bardzo skrótowej przed przerwą postaram się odnieść do wątków, które zostały poruszone w trakcie pierwszej części. No muszę powiedzieć, że rozpiętość tych zagadnień, które państwo poruszyli, jest naprawdę bardzo, bardzo imponująca i bardzo, bardzo szeroka, tak? Bo gdyby tak popatrzeć na wektorowo na te państwa wypowiedzi, to one w zasadzie od bardzo technicznych rozwiązań wręcz do takich szczegółowych rozwiązań sięgają aż po zakres bardzo strategiczny, szeroki, dotyczący w ogóle polityki państwa w zakresie tych zagadnień, w ramach których dzisiaj się spotykamy. Tak? I na pewno może do kilku się postaram odnieść, tak? I też to w jakim sensie pokażę państwu nasz sposób myślenia i podejścia do tych zagadnień, które państwo poruszyli. W kontekście nie tylko tych parametrów stabilnych, że tak powiem, tych podstawowych, które charakteryzują działalność lasów państwowych jako co by nie powiedzieć firmy, tak, podmiotu gospodarczego. Specjalnie oddzielam tą część przyrodniczą, tak, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, co generuje gospodarka leśna, to, co jest podażą gospodarki leśnej, czyli po prostu drewnem. Tak. Ale tutaj to jest tylko jedna z wielu funkcji, tak? Tutaj też jest funkcja przyrodnicza i w kontekście też tych wyzwań, które stoją, bo tutaj też jest na pewno, patrząc od teraz na tej osi pionowej, na pewno potrzebne są bardzo konkretne działania w zakresie
strategicznym. I to od tego chciałbym zacząć. Tak? Jeżeli chodzi o zagadnienia strategiczne, tutaj padało takie hasło pod tytułem strategia. Strategia surowcowa, strategia drewno jako surowiec strategiczny. Tak? No i tu właśnie jest pytanie, tak? Czy lasy są tym podmiotem, które powinny odpowiadać w państwie za kwestie kształtowania w ramach swoich kompetencji, odpowiedzialności tak szerokiej, tak? Myślę, że to jest też dobry temat do dyskusji, którą będziecie państwo za chwilę toczyć w Ministerstwie Rozwoju, tak? Bo to uważam, że to jest tak szeroki zakres odpowiedzialności, który ze względu na te parametry, o których tutaj panowie mówiliście, tak, tego wolumenu finansowego, wolumenu, który przekłada się na cały skomplikowany łańcuch powiązań gospodarczych, no generuje niesamowite wpływy, tak, ogromne wpływy do budżetu państwa i jest istotnym elementem w tworzeniu PKB. Czyli tak naprawdę można powiedzieć wprost, tak, że ta branża decyduje o naszej jakości życia, tak, o tym, co, jak żyje się w tym kraju, jak się będzie żyło w tym kraju. Tak? I nie chcę tu się odnosić do przykładów innych gospodarek lepiej rozwiniętych niż Polska, gdzie te sformułowane, zdecydowane cele są określane bardzo dosadnie, bardzo jednoznacznie, tak? I bardzo rygorystycznie przestrzegane są te zasady, te rygory. Dlatego na pewno uważamy też, że potrzebna jest strategia dotycząca przede wszystkim tego surowca jako takiego. Ale też jest, na pewno obok tego jest potrzebne kilka innych dokumentów, które pozwolą nam zdefiniować w konsekwencji możliwości, które będziemy mogli realizować jako lasy państwowe, dostarczając innych usług, które może generować las, które generuje las. Mam tutaj na myśli strategię leśną państwa. Strategia leśna państwa rozumiana jako odpowiedzialność za ekosystem leśny, a w konsekwencji i w dalszej części powinno to się przełożyć na strategię instytucjonalną, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Bo słuchając tych wszystkich postulatów, faktycznie chcielibyśmy wiedzieć, Państwo byście chcieli wiedzieć, jakie będziemy mieli i w jakim czasie będziemy mieli możliwości podażowe drewna. Jeżeli chciałbym odpowiedzialnie odpowiedzieć na to pytanie, dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Żebyście Państwo nas rozumieli, tak? Wiemy, dzisiaj możemy tak powiedzieć, oceniamy skutki, za moment wyślemy tą informację do ministerstwa, nie wiem, w czwartek powinniśmy już być gotowi, żeby to przesłać, tylko dotyczącą skutków ekonomicznych i społecznych dla tych obszarów, które zostały ogłoszone w ostatnim, no, sprzed, powiedzmy, tamtych dwóch, trzech tygodni, tak? Nie wiem dokładnie, to było 10, przepraszam, to było 8 stycznia, tak? No to powiedzmy trzy tygodnie temu, tak? Ale słyszymy zapowiedzi drugiego kroku. Też chcielibyśmy się dowiedzieć, na czym polega ta propozycja i liczymy na to, że jeżeli miałaby ten drugi krok być ogłoszony, no to on nie powinien zawierać tych mankamentów, które zawierał krok pierwszy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale Państwo doskonale rozumiecie, że ważne są też dla nas konsekwencje, tak? Nie tyle konsekwencje w sensie informacyjnym,
ale przede wszystkim odpowiedzi na pytania, jakie zostały przygotowane rozwiązania, które pozwalają te konsekwencje równoważyć, które pozwalają je przede wszystkim w jakiś sposób zbuforować. Tak? Takiego słowa użyję troszeczkę enigmatycznego, ale wydaje nam się, i taka będzie też konkluzja podsumowująca tą ocenę skutków, że oczekujemy również, tak jak to się działo przy pracach nad innymi zasobami, które też, tak jak lasy, mają też swój charakter ograniczoności. Tak? I tutaj też wymagana jest przygotowanie całego mechanizmu rozwiązań, które pozwalają na zastosowanie rozwiązań, które w pewnym sensie dotyczą, czy mogą dotyczyć transformacji tych usług, tak? Czy to usług leśnych, czy to wręcz tych działań, które Państwo prowadzą w ramach swojej działalności przetwórczej, tak? Bo w momencie, kiedy znamy rozmiary, znamy kroki, możemy mówić o podaży, możemy też mówić o skutkach, rozmiarach tych skutków i też możemy skonfrontować to z potencjałem, który w konsekwencji może będzie musiał być radykalnie zmniejszony, bądź ta różnica w jakiś inny sposób, tak, no, zrekompensowana. Tak? Więc to tak na marginesie na pewno te zagadnienia mamy też nadzieję, że będą przedmiotem namysłu i debaty, tak, i rozmów. Na to też liczymy bardzo gorąco, bo myślę, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jesteśmy też świadomi skutków i też jesteśmy świadomi funkcji, które nie tylko tych surowcowych, również leżą po stronie lasów w kontekście całej zielonej polityki europejskiej. Ona nie tylko opiera się na wyliczeniu, oczywiście ona się przekłada na mierniki pod tytułem CO2, ale ona w swoich rozwiązaniach dotyczy ta redukcja CO2. Ona ma bardzo taki szeroki, horyzontalny charakter. Tak? Ona nie tylko opiera się na recyklingu, nie opiera się tylko na jak najlepszym, efektywnym wykorzystaniu już ściętego drewna, ale ona też opiera się na wyłączaniu części obszarów z takiego dotychczasowego gospodarczego użytkowania. I też mamy świadomość konieczności zachowania tych obszarów. Żeby też nie zabierać Państwu przerwy, odniosę się tylko do jednego szczegółowego pytania. W tym kontekście Pani bodajże z IKEA. Oczywiście przy takim zgrubnym liczeniu tych powierzchni uznanych, prawda, oczywiście to możemy powiedzieć tak, że no mamy te rezerwy, tak? Tylko pytanie, czy wszyscy, jak tutaj siedzimy i ci, którzy tutaj dzisiaj są nieobecni i też tworzą plany w innych miejscach, czy też myślą o tych samych obszarach? Bo jeżeli zaczniemy mówić o szczegółach, to wcale niekoniecznie mówimy o tych samych obszarach, bo w procentach się wszystko zmieści. No podam przykład. Narrację, którą Państwo słyszą, to jest powtarzanie przekazu, że chodzi tylko o niewielki procencik. Ale nikt nie mówi, co za tym małym procencikiem się kryje, tak? To są dramaty zakładów usług leśnych. Pan jest świadkiem, prawda, tak, z Podkarpacia. To dotknęło znakomitej części, tak, na przykład istotnej części nadleśnic, tak, które nie mają możliwości
wykorzystania swoich operacyjnych posiadanych środków, tak, żeby zmienić pozycję, zamienić pozycję, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I dotyczy to bardzo konkretnych osób, małych firm. To są bardzo małe podmioty, to są bardzo mali odbiorcy. To jest też pytanie o w dużych firmach oczywiście wszystko się będzie nam zgadzać, tak? Ale jeżeli przejdziemy do tych szczegółów, to zaczniemy zauważać niuanse. I wtedy się okazuje, że to są tragedie po prostu w konkretnych miejscach, w konkretnych lokalizacjach. I to wtedy już zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. A dla mnie, dla nas jest istotne i musimy się pochylać nad każdym dramatem, nawet jeżeli to dotyczy jednego człowieka. I my też z tego punktu wychodzimy, jesteśmy wrażliwi na to, na to zwracamy też uwagę. My też musimy zwracać uwagę na to, że obracamy się w państwie prawa. Dlatego też, jeżeli jakiekolwiek zmiany mają się dokonać, to oprócz tego, że jest potrzebny czas, to ten czas powinien być przede wszystkim spożytkowany na planowanie, a później przeprowadzenie stosownych procedur, które pozwalają zaplanować i wyjść do państwa, odpowiedzialnie wyjść do państwa i z informacją, ok, taką dzisiaj mamy możliwość, takim wolumenem możemy dysponować w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Wiecie doskonale, że my nie jesteśmy fabryką. Oczywiście wielkość podaży drewna jest też wynikiem naszej działalności też przyrodniczej, hodowlanej, tak? To nie chcę wnikać, wiecie doskonale, na czym to polega. Jest to możliwe przesunięcie, ale to są oczywiście kwestie już jak gdyby drugoplanowe. Mówienie o ogólnym wolumenie drewna też nie jest do końca jasnym przekazem. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na lokalizacje, to też one w większości dotyczą bardzo konkretnych sortymentów i bardzo konkretnych gatunków. To ma też ogromny wpływ na zawarte umowy na rynek. Tak? Gdybyśmy mówili ogólnie o masie, nie wiem, najbardziej powszechnego surowca w bardzo powszechnym gatunku, no to też w zasadzie nie byłoby problemu. Tak? Ale tak jak powiedziałem, ten rynek, na którym się obracamy wszyscy, jest bardziej skomplikowany, tak? On jest bardziej zróżnicowany i trzeba bardzo precyzyjnie, żeby być odpowiedzialnym, bardzo precyzyjnie badać poszczególne miejsca wskazane jako cele ochrony, tak? Wrażliwej. Nie wiem, to może, bo nie chcę tej przerwy zabierać, ale ja się jeszcze odniosę się do tych kwestii, które i dotyczących FSC i tak dalej, to też żebyście Państwo wiedzieli, jakie jest podejście i też wiem, żebyście chcieli, żeby było wszystko szybko, ale wybaczcie, postaram się wyjaśnić, tak, w jaki sposób działamy, jakie mamy podejście i mam nadzieję też, że też będziemy mogli odpowiedzieć na przynajmniej część jeszcze tych pytań, które tutaj, czy tych wypowiedzi, które i zagadnień, które padły. Także... Panie dyrektorze, jeśli tylko można krótkie adwocem i podsumowanie tej pierwszej części, ponieważ my później już nie będziemy mogli w niej uczestniczyć. A, to już nie będzie po tej przerwie. My za chwilę po przerwie będziemy musieli udać się do Ministerstwa Rozwoju i adwocem właśnie też Ministerstwa Rozwoju. Raz jeszcze Piotr Poziomski, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego. Szanowni Państwo, bo tu padła kwestia strategii, padła kwestia drewna pożytkowego, niezmiernie ważnego aspektu, jeżeli chodzi o branżę. To jest dzisiaj w agendzie spotkanie dzisiejszego w Ministerstwie Rozwoju. Korzystając z okazji, chciałbym, żeby to jednoznacznie wybrzmiało. Odnosząc się do certyfikacji FSC, tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, wszyscy jesteśmy zwolennikami, ale apeluję do panów dyrektorów bardzo jednoznacznie. Nie pozwólcie Państwo na dzielenie Polski na tort. Nie pozwólcie Państwo, żebyśmy mieli część dyrekcji z FSC, a część nie, bo to rodzi patologię. My wozimy później to drewno z jednego końca Polski na drugi.
nie można do tego dopuścić w okresie długofalowym. My rozumiemy, że mamy trudną sytuację, ten okres przejściowy będzie wymagał jakichś określonych procedur. Od razu odpowiadam. W takim razie, jeżeli Państwo będziecie wybywać po tej przerwie, w części przynajmniej, to od razu powiem, jeżeli chodzi o FSC. Mamy świadomość tego zróżnicowania w podejściu do FSC w układzie regionalnym, tak, ale pismo, które poszło do jednostek, przede wszystkim miało na celu uspokojenie sytuacji i poinformowanie, że przygotowujemy się bardzo pilnie i szczegółowo do negocjacji na szczeblu krajowym. Tak? Oczywiście znamy te wszystkie deadline'y, tak, poszczególnych jednostek i też mamy świadomość, że na jakim, że tak powiem, poziomie zaawansowania są poszczególne regionalne dyrekcje, ale problem jest poważniejszy, bo jak wiecie, jeżeli chodzi o FSC, znaczy, żeby była też jasność, tak? My chcemy transparentności i chcemy współpracy w ramach certyfikacji, która pozwala pokazać proces prowadzenia gospodarki leśnej, ale stronami umowy zawsze, znaczy są zawsze dwie strony umowy, tak? Nie tylko, znaczy umowa nigdy nie jest jednostronna, tylko zawsze jest dwustronna. I tylko tyle powiem, tak, na ten temat, ale myślę, że się dobrze przygotowujemy do tego spotkania, do tej rozmowy i oczywiście myślę, że my wykazujemy dobrą wolę, ale też będziemy oczekiwać dobrej woli z drugiej strony, bo tego wymaga rewizja tych wszystkich zagadnień, które do tej pory gdzieś tam się nagromadzimy. Chcemy mieć też audyt w bardzo krótkim czasie, tak? Tych wszystkich rozmów, tych wszystkich przepływów, dokumentów, uwag, które były i chcemy je po prostu zweryfikować, te, które były do tej pory. Oczywiście nie mówię o medialnych doniesieniach, żeby była sprawa jasna. Tu mówimy o rozmowach, które i o spotkaniach, i o relacjach, które nie zawsze były przedmiotem medialnych doniesień. Tak? To tylko tyle powiem. A jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, który wydaje mi się, że jest... I cieszę się, że Państwo to poruszyli, bo powiem szczerze, że bardzo długo czekałem na ten głos. I też musimy się uderzyć wszyscy w pierś. Ja się uderzę w moją pierś, ale jakbym się uderzał w pierś Lasów Państwowych dzisiaj, tak? Tak trochę. Ale to nie, no właściwie już teraz w 100%. Ale też cieszę się, że też zauważyliście problem. Bo problemy, o których mówicie, promocji drewna, to tak naprawdę nie do końca są tylko i wyłącznie domeną Lasów Państwowych. To jest wasz chleb. To jest wasz chleb. I cieszę się, że to do was już dociera, że też jesteście odpowiedzialni za tak zwaną część społeczną, czyli tak zwaną... Wszystkim dyrektorom generalnym to proponujemy od... Ale to ja, bo to mi nie dotarło, tak. Okej, okay, do mnie to nie dotarło, ale to widać, że właśnie, że nie dotarło, tak? I dlatego też się uderzyłem, tak, pierwszy, w swoją pierś, czyli leśną pierś, ale cieszy mnie ta zapowiedź, dlatego że to jest wspólny interes, tak? Ale my nie możemy zostać z tym sami. Myślę, że inicjatywa powinna być po waszej stronie i to też jest bardzo dobry punkt do rozmowy z Ministerstwem Rozwoju. Jest wagancie, jest również wagancie. Bardzo dobrze. I oczywiście z naszej strony możemy deklarować, prawda, panie dyrektorze, że jak najbardziej również do takich działań, do takiej kampanii się przyłączymy. Ale myślę, że wy powinniście być na tej szpicy, tak? Tych działań. To ja pozwolę się tylko odnieść, panie dyrektorze, myśmy już to próbowali, ja troszeczkę autopromocji, zapraszam serdecznie, kto z Państwa by chciał zeknąć. Hashtag drewno jest eko. To jest taki projekt, który pierwotnie jako Izba uruchomiliśmy ze względu na brak komunikacji z poprzednimi rządzącymi, nie udało się go kontynuować, natomiast w tej czy innej postaci marzymy o tym, bo wiemy, że to jest nieodzowne, żeby budować przyszłość w tym aspekcie promocji drewna i sektora leśno-drzewnego w całym kształcie. Bo to jest jeden z elementów faktycznie upowszechnienia zrównoważonej gospodarki leśnej. Tak? To właśnie jest szansa i sposób na to, żeby równoważyć cele, funkcje,
tak, i oczekiwania społeczne. Jeżeli nie będziemy mieli dotrzeć do społeczeństwa, tak, to przegramy wszyscy. Również w imię tej odpowiedzialności, o której Pan mówił, tak, że społeczeństwo, które dzisiaj podejmuje decyzje, też będzie miało do nas za jakiś czas pretensje, jeżeli się okaże, że ono nie trafiło, tak, albo uległo no, pewnym nastrojom, tak, albo pewnym oczekiwaniom i straci, tak, zauważy, że zacznie tracić, to oczywiście nie będzie miało pretensje do siebie, tylko do nas, gdzie byście byli jako fachowcy, tak? 20% społeczeństwa rodzi się niezadowolonych i całe życie niezadowolonych. Panie dyrektorze, jeżeli można jeszcze dwa zdania, bo potem już nie będzie okazji. Jeśli bym tylko mógł skończyć, tylko jeśli pozwolisz, jeśli mógłbym skończyć. Ja chciałbym jedną bardzo ważną rzecz, która chciałbym, żeby wybrzmiała. Moratorium, bo to jest problem, który nas istotnie dotyczy, to dzisiaj nie było powiedziane. Szanowni Państwo, szanując też nasze zaangażowanie organizacji, w zeszłym tygodniu, w czwartek odbyła się Komisja do Spraw Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 4,5 godziny dość ciężkich i intensywnych rozmów. Nie wiem, na ile jest to skuteczne zobowiązanie, natomiast odrobinę, i tutaj przyznam nieskromnie, udało mi się na koniec tej debaty, zresztą Pan Dyrektor był obecny, nie chcę powiedzieć wymusić czy wyprosić, zwał jak zwał, od Pana Ministra Mikołaja Dorożały, zobowiązał się jednoznacznie. Ja chciałbym, żebyście też Państwo o tym wiedzieli, może nie wiecie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązało się jednoznacznie, że żaden drugi, trzeci krok, który, tak jak Pan słusznie wspomniał, są już na stole z moratorium, ograniczenia pozyskania surowca drzewnego, nie zostanie uruchomiony bez szeroko rozumianego dialogu społecznego ze wszystkimi interesariuszami, wszystkimi zaznaczam, to nie chodzi tylko o przemysł drzewny, tylko wszystkich interesariuszy, którzy dzisiaj stoją u bram lasów, że tak powiem, i mają swoje określone, precyzyjne oczekiwania, i te oczekiwania też trzeba rozumieć i szanować. My jako przemysł drzewny też mamy świadomość, że przy tej bramie nie stoimy jako jedyni. I tutaj mam nadzieję, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że Pan Minister Mikołaj Dorożała, jak również Pani Minister Henk-Kloska dotrzymają tego słowa i te kolejne etapy, mam nadzieję, że już będą, jeżeli będą, to będą poprzedzane jakimkolwiek szerokim dialogiem społecznym, za co szczerze i serdecznie trzymamy kciuki. Ja tylko jeszcze jedną bardzo ważną, ostatnią rzecz bym chciał zaakcentować, o której nie wspominać, bo ona nie wybrzmiała. Proszę Państwa, zasady sprzedaży drewna promujące przerób drewna w Polsce. Przerób drewna w Polsce. Te narzędzia już są. Te narzędzia już macie Państwo w Dyrekcji Generalnej w postaci punktacji za to, kto przerabia, a kto tylko i wyłącznie handluje. Naprawdę, dzisiaj każdy jeden kawałek drewna jest na wagę złota z dnia na dzień, a będzie jeszcze bardziej. Szczerze zachęcamy, polecamy Państwu, by waga ceny po prostu była pomniejszona. Byśmy nie tylko ceną się rządzili i zyskiem jednego partnera, tylko żebyśmy rządzili się przyszłością całego sektora przemysłu drzewnego i wspierać po prostu przedsiębiorców. Mowa o ograniczeniu eksportu, zakazu eksportu jest troszeczkę populistyczna i ona świetnie wybrzmiała w kampanii wyborczej. Z pragmatycznego punktu widzenia jest to bardzo trudne do uskutecznienia tu i teraz. Potrzebujemy reakcji tu i teraz i to jest możliwe. To macie Państwo dzisiaj już w zasadach sprzedaży. Kwestia tylko i wyłącznie ingerowania w wagę, w stosunek ceny do pozostałych parametrów. I tutaj szczerze, że tak powiem, się polecamy. Tak, ja też tylko jeszcze chciałem też, myślę, że to już te dwie rzeczy jeszcze. Panie Rafale, zanim będzie przerwa, zanim Pani ogłoszył, bo tutaj jest, Pan Rafał jest tutaj rządzącym dzisiaj na tym spotkaniu, to od razu też dwie istotne rzeczy poruszę, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej, że one są ważne, tak? Jedna rzecz, no to faktycznie dobrze by było, znaczy tak, może powiem jeszcze inaczej. Na pewno system sprzedaży drewna jest bardzo ważnym mechanizmem, który dzisiaj w jakimś sensie kręci psem, tak? Ale tak jak powiedziałem, sprzedaż drewna nie może być rozwiązaniem i panaceum na politykę państwa w zakresie, tak, strategicznym, czyli surowcowym, tak? Bo dzisiaj tak jest, tak? Prawda? I też myślę, że warto też o tym rozmawiać. Znaczy pewne rozwiązania w dekoniunkturze w tej chwili, to też należy powiedzieć, że są ok. Nie wszystko jest takie złe. Prawda? Ale mamy głęboką dekoniunkturę. Tak, ale tak jak powiedziałem, to ta regulacja nie jest, nie do końca jest, nie do końca powinna być na tym poziomie, tak? Tak, prawda? Nie o pieniądzach w ogóle. To myślę, że tutaj się rozumiemy, tak?
I oczywiście my powinniśmy być dopełnieniem, tak? Bo my jesteśmy podmiotem, jednym z wielu podmiotów w tym państwie i my jesteśmy skarbem państwa, tak? I zarządzamy też majątkiem Skarbu Państwa, tak? I też nie możemy do końca porównywać się z sytuacją lasów za granicą. Myślę tutaj przede wszystkim o naszej tutaj części kulturowej, dlatego że tam jest inna struktura własności, tak? I też odpowiedzialność polityczna jest zupełnie inna, tak? Jak wiecie, w sytuacji, kiedy jest ta własność państwowa dominująca, tak, to widać, że ten regulator jest w jednym miejscu i tam tylko trzeba się dostać, tak, do tego potencjometru, tak? I wtedy no to widać, tak? Dlatego tak ważne, panie dyrektorze, jest, żeby właśnie to zaopatrzenie w surowiec drzewny trafiało w pierwszej kolejności do producentów, którzy znajdują się na terenie kraju, wobec tego po prostu leci zatrudnienie, którego nie ma i nie da się tego łatwo zastąpić, bo pozycja dominująca w zakresie podaży surowca drzewnego w Polsce no, nie podlega żadnym dyskusjom. Stąd to właśnie, co przed momentem Piotr Poziomski był łaskaw powiedzieć, tak istotne jest ułożenie tych zasad sprzedaży, żeby ta preferencja do producentów, którzy zatrudniają pracowników i cały łańcuch z tym związany miała miejsce, a nie dlatego, że ktoś tym będzie handlował i niestety wartości dodane nie będzie, wpływy do budżetu będą zdecydowanie mniejsze. Także bardzo bym prosił o to pamiętać. Mirosław Rokiewicz, Ogólnopolski Związek Gospodarczy Przemysłu. Tak, ale ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem parę minut wcześniej, tak, że nie znajdziemy do końca takiego algorytmu sprzedażowego, który by te wszystkie oczekiwania i bolączki, które narosły i które dotyczą odpowiedzialności, powiem szczerze, wielosektorowych, tak, działań w różnych ministerstwach, żeby on załatwił, tak? Bo to jest za niski poziom regulacyjny, tak? Ale to tylko tak na marginesie, żebyśmy też mieli świadomość. Ja jeszcze odnoszę się do wypowiedzi pana Jędrzeja Kasprzaka. Ja też myślę, że na pewno czeka nas z waszego grona wyłonienie, bo wyobrażam sobie pracę dalszą w ten sposób, że wyłonimy, tak, że wy wyłonicie przede wszystkim i też będziemy musieli spotykać się w grupach ekspertów, nie gremialnie, tak jak teraz, tak, ale to będzie ciężka też praca po waszej stronie, żeby wyłonić, stworzyć grupę tematyczne i żeby przede wszystkim wyłonić grupę ekspertów. Nie tylko od handlu, ale również od prawa. Będziemy po prostu musieli faktycznie usiąść i bardzo szczegółowo pewne zagadnienia, które do tej pory nie były transparentne, ale żeby zabezpieczyć transparentność i przepływ informacji, a chciałbym, żebyście w tym procesie tworzenia rozwiązań, żebyście brali udział, to też z waszej strony będzie duża odpowiedzialność, żeby takich ekspertów delegować, przedstawiać, tak, i żeby mieli takie umocowania, żeby można było w tych grupach eksperckich bardzo szczegółowych, bo tych wątków na pewno będzie sporo. One też mogą dotyczyć FSC, tak, żebyście też wiedzieli, prawda, czego dotyczą, ale tak jak powiedziałem, ze wszystkimi kanonami, żebyśmy byli ze wszystkimi kanonami w zgodzie prawnymi, które dotyczą tego typu rozmów i też bym prosił, żeby się na tym zastanowić, na taką reprezentatywnością i składem osób, które będą mogły być partnerami w tworzeniu, czyli taką chcielibyśmy wprowadzić nową jakość, jeżeli chodzi o taki wyższy level specjalizacji, który miałby te rozwiązania proponować, przyjmować i w konsekwencji realizować. To tyle z mojej strony, bo wiem, że uciekacie, to chciałem powiedzieć, żebyście to też żebyście to wzięli sobie do serca, żebyśmy mogli do tych tematów wrócić. Panie dyrektorze, gdyby jeszcze ostatnie zdanie, przepraszam, tak już wchodzę, a potem też nie będę mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Pan Jędrzej Kasprzak wspominał o tym, mianowicie z uwagi na tą sytuację gospodarczą, która niestety jest dynamiczna, a chodzi o umowy sprzedaży 2023 jeszcze, aby rozważyć, czy wysokość kar, która była pierwotnie podana, jest optymalnym, żeby ona była bezwzględnie stosowana, czy też
możliwa jest pewna dyskusja co do tego, czy z uwagi na sytuację bardzo skomplikowaną, spadający sprzedaż i jednocześnie spadające ceny w Europie Zachodniej, nie rozważyć możliwości zamiany tej kary na inną wartość. No, wartość, wiadomo, że nie wyższą, tylko wartość niższą. Bardzo istotny element, bo w niektórych firmach może to powodować nawet wywrócenie działalności, bo te kwoty stają się nie kosmetyczne, tylko olbrzymie. Jest to temat bardzo trudny, ale uważam, że wysokość tej kary winna być jeszcze raz przedyskutowana, czy przypadkiem w zaistniałej sytuacji nie jest zasadnym wyjątkowo zmodyfikować ją na wartość niższą. Nie definiując w tym momencie na jaką, ale niższą. Dziękuję. Dziękuję, przyjąłem ten postulat, aczkolwiek wie pan, że ten postulat jest bardzo trudny do zrealizowania. Tak, rozumiem, panie dyrektor. Bardzo państwu dziękuję. To, że przerwa zaczniemy pół godziny później, to chyba bardzo dobry dowód, że to spotkanie rzeczywiście jest potrzebne. Zapraszam na salę o 13.30, tak samo przed monitory o 13.30. Powiem tylko, że w sali jest ponad 400 osób w internecie.
zyskać tak zwanej wartości dodanej, tak jak sprzedamy poszczególne wyroby, to trumna też tam bywa. Możemy do tego wrócić, jak będzie potrzeba, ale myślę, że nie za bardzo. To tyle na temat drewna i jeszcze jedna sprawa. Są tak zwane postulaty na 100 dni. Jest taki tak zwany 15, który brzmi: zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów powinien służyć przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. Oczywiście jest to mniej więcej to samo, jakie głosy tutaj dosyć powszechnie padały. I tu chciałem tylko zapytać panów dyrektorów, czy na poziomie dyrekcji generalnej jest ktoś odpowiedzialny za jakieś działania w tym kierunku, czy coś się robi. O, jak to wygląda? Na razie tyle, bardzo dziękuję. Pan dyrektor zechciał powiedzieć, czy czekamy na dalsze głosy? Nie, prosimy jeszcze. Tak. Bardzo proszę, tam na końcu pan podnosi rękę. Dzień dobry, Szyk Dominik, firma Mardon Pro, producent mebli, zatrudniamy około 600 osób. No, jesteśmy polską rodzinną firmą, więc też chciałem, żeby nasz głos przepraszam, jakiś zanik w odcinku. Więc przede wszystkim też dołączyć do poprzednich podziękowań dotyczących formy zorganizowania tego spotkania i w ogóle jego zorganizowania i tej transparentności. Uważam, że to jest krok w bardzo dobrą stronę i oby takich więcej. Dziękuję również, że pan dyrektor zaczął od tego, że nie powiedział, jak teraz ma być, tylko no, zapytał nas, co nas boli, czego potrzebujemy, jaka jest nasza perspektywa i dopiero na tej podstawie zostaną wypracowane, mamy nadzieję, jakieś dobre rozwiązania. Chciałem oczywiście, nie będę tutaj dublował argumentów, które już padły, bo myślę, że padły bardzo zasadne. Jesteśmy członkiem Izby Meblarskiej Przemysłu Drzewnego i w sumie pod tymi postulatami mogę się spokojnie podpisać. Też jako właśnie przedsiębiorca potwierdzam jakby tę sytuację, z której wspomniał prezes Wójcik, czyli że na bardzo ciężkie czasy mamy bardzo ciężkie warunki, które teraz są obecnie i też pierwszy raz od wielu, wielu lat zdarza się, że moi konkurenci, czy z Pribałtyki, czy ze krajów skandynawskich, no, po prostu seryjnie zaczynają wygrywać różne przetargi i kontrakty właśnie ze względu na to, że mogą sobie na więcej pozwolić dzięki niższym cenom materiałów. Też chciałem podkreślić istotę i wagę dla takiej firmy jak nasza posiadania certyfikatu FSC. Tutaj firma istnieje około 40 lat i przez ten czas myślę, że nawet nie kryzys finansowy w 2008 roku nie był takim momentem, czy nawet epidemia COVID-u też nie była takim momentem, ale właśnie takie nagła decyzja o odpuszczeniu certyfikatu FSC, no w zasadzie stanowiła takie widmo upadku biznesu. I uważam właśnie, że generalnie to, co najgorszego, to jest też zarazem postulat mój, że to, co najgorszego może spotkać takie przedsiębiorstwa jak nasze, to właśnie takie za mocne puszczanie łódką i taka metoda terapii szokowych. Pierwszym takim właśnie szokiem, mówię tutaj o ostatnim okresie, no to było właśnie podwyższenie tych cen wyjściowych. Ja rozumiem, że to nie było niczyje widzimisię, tylko mieliśmy ustalony algorytm, ale ten algorytm nie był dostosowany do tego, że rzeczywistość wokół nas zmieniała się bardzo dynamicznie i ceny przez algorytm zostały wywindowane, bo faktycznie rynek był rozgrzany, popyt też bardzo, bardzo wzrósł. Natomiast zostaliśmy z tymi wysokimi cenami na czas, kiedy ten popyt w zasadzie w przeciągu kilku miesięcy załamał się. A my byliśmy właśnie więźniami tego algorytmu wysokich cen i tego, że nasi konkurenci mogą kupować taniej i mało tego, mają na przykład FSC, więc ja, mając las, który jeszcze przed chwilą był w FSC 20 km od siebie, musiałem ciągnąć drewno ze Szwecji, dokładając do tego no, kupę kosztów i stając się oczywiście mniej konkurencyjnym w efekcie. Kolejnym takim szokiem właśnie było właśnie to FSC, czyli nagłe wyjście, to też no, biznes budowaliśmy 40 lat,
nad klientami też pracowaliśmy niektórymi wiele, wiele lat i jakby powiedzenie na przełomie kilku miesięcy, że teraz warunki się zmieniają, no po prostu no było dla nas szokiem i dla nich również i groziło, czy nadal zresztą grozi, no bo pamiętajmy o tym, że ta certyfikacja nadal jest pod znakiem zapytania, no w zasadzie bardzo, bardzo złymi konsekwencjami. No i szok kolejny, czyli to, o czym już też wiele razy było wspomniane dzisiaj, czyli ograniczenie tych wycinek. Tutaj też oczywiście nie znamy szczegółów, jeszcze dotyczących, jak ktoś wspomniał, ale też wydaje mi się, że to jakby kolejny taki element właśnie takiej polityki ze skrajności w skrajność, która po prostu nam dobrze nie robi. Mamy kredyty na wiele lat, inwestycje, które amortyzujemy wiele lat, a w zasadzie te warunki się zmieniają co pół roku i w taki sposób dosyć drastyczny. Także też z wielką taką satysfakcją przyjąłem te słowa właśnie pana dyrektora, który właśnie stwierdził, że potrzeba na ten temat dialogu, spokojnej rozmowy, wsłuchania się w argumenty i wypracowania dobrych rozwiązań. I ja to też to rozumiem, bo to są zbyt poważne sprawy, żeby na kolanie rozwiązywać, ale też również apeluję, żeby zrobić to możliwe szybko, bo problemy, których doświadczamy, są tu i teraz. Dziękuję bardzo. Pan po przeciwnej stronie kolumny, bardzo proszę. Halo? Włączone są te mikrofony. Dzień dobry. Jacek Głuś. Halo, okej. Okay. Dzień dobry, jeszcze raz Jacek Głuś, reprezentuję firmę Flyder Polska, czyli przemysł płytowy. I tutaj mógłbym się dołączyć do wszystkich postulatów, które przede mną przekazywali pan Jędrzej, pan Hubert. My jako przemysł płytowy jesteśmy na początku tego łańcucha przemysłu meblarskiego, dostarczamy płytę do przemysłu meblarskiego. I rzeczywiście to wszystko, o czym teraz mówimy, niesie pewne konsekwencje za sobą. Mógłbym tu powielać, to jest problem z FSC, problem z cenami, problem przerobu w kraju, tak, który dotyka całą branżę i powinien być podnoszony. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę też na kilka aspektów takich, które też były podnoszone, ale chciałbym, żeby one wybrzmiały. To jest, zacznę może od tego marketingu, do którego pan dyrektor też się odniósł, bo sam osobiście jestem leśnikiem z wykształcenia, jestem myśliwym od 30 prawie też lat. Z ciężkim sercem obserwuję to, co dzieje się w przestrzeni medialnej. To, co dotyczy lasów, to, co dotyczy pozyskania drewna. Bardzo łatwo przeciwnikom jest wyciągać te argumenty. Bardzo łatwo jest nagrać harwester w akcji, natomiast bardzo trudno jest zobaczyć swój przyrostu rocznego na milionach tych drzew, które nadal rosną w lesie. Panowie dyrektorzy, do was należy zadanie, aby pójść w ten PR, jak to się mówi, aby wypromować to, że nasza gospodarka leśna jest naprawdę zrównoważona. I my jako przemysł drzewny, my też mamy social media, te wszystkie narzędzia, którymi możemy pomóc i możemy dotrzeć do społeczeństwa. To jest taki mój apel. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę, to jest ta transparentność. My, a szczególnie duży przemysł, szacujemy ryzyko. My naprawdę lubimy wiedzieć w perspektywie nawet tej krótkoterminowej, jaka będzie podaż na przyszłe okresy, ile tego drewna będzie, bo to jest bardzo ważne do budżetowania tego biznesu i do szacowania ryzyka. Kolejna rzecz, która może nie dotyczy, znaczy ona dotyczy ogólnie przemysłu drzewnego, która chciałbym, żeby wybrzmiała, to jest promowanie tego kaskadowego przerobu drewna, kaskadowego zużycia drewna. Bo tutaj pan Hubert na pewno potwierdzi, my jako płyciarze
My w całej branży zużywamy, mamy najszersze spektrum grup sortymentowych zużywanych do naszej produkcji. Począwszy od drewna średniowymiarowego, poprzez wszystkie pozostałości tartaczne, trociny, zrzyny, zrębki, odpady, klocki stolarskie, po drewno recyklingowe, przed- i poużytkowe. I musicie uwierzyć, wszyscy Państwo, cały przemysł leśnicy, że w obliczu tych zmian, przed którymi stoimy, zmniejszenia pozyskania, promowanie też tego kaskadowego zużycia drewna jest o tyle ważne, że my płyciarze do produkcji, nie mówię MDF, USB, bo tam trzeba tego drewna świeżego, natomiast do produkcji płyty wiórowej, surowej płyty wiórowej, naprawdę nie musimy zużywać drewna okrągłego. Wystarczą nam pozostałości tartaczne i wystarczy nam drewno recyklingowe. A tym samym robimy przestrzeń dla przemysłu paleciarskiego w drewnie średniowymiarowym i robimy przestrzeń dla przemysłu papierniczego, który potrzebuje świeżej papierówki tak naprawdę. I to jest taki mój gorący apel, żebyśmy my się wspierali wzajemnie w tych wszystkich działaniach, i żeby coraz mniej było tej takiej buty i arogancji po stronie, na linii przemysł drzewny, lasy państwowe. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To mikrofon wróci znowu na przeciwną stronę. Bardzo dziękuję. Jeśli można, Marcin Marchewka, Zakłady Prawda Zolecka, województwo warmińsko-mazurskie. My robimy meble z litego drewna, brzozy, sosny w Bunapu. I dwie kwestie, to znaczy bardzo dziękujemy za te zapewnienia dotyczące powrotu do rozmów w sprawie certyfikacji. Natomiast też gorąca prośba do pana dyrektora, do dyrekcji, żeby te rozmowy odbywały się logicznie i żeby nadać im odpowiedni priorytet. Ja rozumiem, że jeżeli obie strony mają dobrą wolę, to na pewno znajdą rozwiązanie wspólne. 20 lat dłużej chyba lasy były certyfikowane i zawsze znalazły jakieś wyjście. Klienci oczekują tego certyfikatu. I my, mając zrównoważoną gospodarkę leśną, powinniśmy zapewnić ten certyfikat i go dowieść. To jest jakby pierwsza kwestia. Natomiast druga dotyczy ograniczeń w pozyskaniu, bo to wszystkich jakby w tej chwili najbardziej dotyczy i najbardziej boli, i najbardziej emocjonuje. Nikt nie wspomniał, jakbyśmy zapomnieli, że działamy w momencie, gdzie jesteśmy na wojnie tak naprawdę i gdzie na skutek embarga mamy zamknięty rynek rosyjski w Białorusi, które stanowiło olbrzymie źródło zasobów surowców. W tej chwili ten rynek jest ograniczony. I jakby moment, kiedy my dodatkowo jeszcze ograniczamy pozyskanie, jest wybrany wyjątkowo niefortunnie. To znaczy tej dyskusji nie unikniemy, bo to jest polityka, ekologia i wiadomo, że będzie trzeba, o tu też są poważne argumenty. Natomiast ta dyskusja powinna się toczyć z wyprzedzeniem, i decyzje nie powinny być podejmowane arbitralnie. My w warmińsko-mazurskim mamy chyba 4 bodaj obszary z tych 10, gdzie my kupujemy, to jest Puszcza Augustowska, Kromnicka, Borecka, Knyszyńska. W Knyszyńskiej nie braliśmy, ale 3. I dotyczy to bodaj 1/3 naszego surowca, jeżeli brać tak dosłownie ten obszar. Mamy z drugiej strony jakieś biznesplany, tak jak wspomniał kolega, zawarte umowy, na przykład też mamy taką inicjatywę, gdzie dostarczamy ciepło na fazie zrębka do naszego miasta. Miasto wyłączyło dwie ciepłownie węglowe. Oba projekty, bo miasto zrobiło sieć, my kotłownie były dofinansowane przez Unię Europejską jako środki, jako takie projekty czysto proekologiczne. No i teraz nie wiem, co my mamy powiedzieć mieszkańcom, że zmienimy taryfę na ciepło, bo lasy państwowe nie dostarczyły nam zakontraktowanych ilości surowca. No, mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie. I ostatni argument. Dużo przerabiamy brzozy. I też zapominam, bo te tereny dotyczą też obszarów, gdzie tą brzozę kupujemy. My w tej chwili poprzez zamknięcie rynku rosyjskiego mamy ten rynek na twarde drewno w całej Polsce bardzo niezbilansowany. To znaczy mamy olbrzymią nadwyżkę popytu nad podażą, może w odróżnieniu od surowców miękkich. Tutaj jakby rynek jest na tyle duża podaż, że i na tyle poważny kryzys, że
ten popyt jest łatwiej zrównoważyć i te ceny bilansować. Natomiast tutaj jakby mamy beneficjenta tego kryzysu w postaci sklejek, które kupują te twarde gatunki, mogą płacić dowolne ceny i nie jesteśmy w stanie tego drewna kupić, jeżeli też już teraz, już musimy go importować, połowę importujemy, przewozimy z Litwy. Jeżeli ograniczymy dodatkowo te obszary, to wiadomo, że będziemy musieli importować więcej. My tylko przez ostatni rok zwolniliśmy prawie 200 osób z załogi i zredukowaliśmy obroty o 20%. I takie działania na pewno nie pomagają, nie poprawiają sytuacji. Po prostu trzeba o tym wcześniej rozmawiać, komunikować z wyprzedzeniem. Wtedy będziemy w stanie się przygotować do takich sytuacji, a nie działać z dnia na dzień. Ale to nie jest zarzut żaden do tutaj dyrekcji, bo jakby rozumiem, że to też nie było konsultowane z Państwem. I natomiast dobrze, żeby ten głos był nasz słyszany i mam nadzieję, że nasze organizacje będą tu konsekwentnie walczyć o nasze interesy i o zmianę tej polityki, przynajmniej w tym momencie odsunięcie jej w czasie i trochę rozsądne ważenie tych regionów, a nie, że 40% przypada na północno-wschodnią Polskę, a 60% na resztę obszarów. Północno-wschodnią Polskę, gdzie tam jakby przemysł drzewiarski jakby był priorytetem i jakby branża meblarska była szczególnie rozwijana przez naszych włodarzy. Powstało mnóstwo nowych firm, mnóstwo zakładów. Tutaj mam na myśli czy Orle, czy w Suwałkach nową fabrykę mebli, czy Egera zakłady, czy nawet zakład IKEA i Wilbarku, on też jest przecież nową firmą. I trzeba pamiętać o tych przedsiębiorcach i tych miejscach pracy. My już ostatnie zdanie, zrobiłem taką analizę, za każdą złotówkę, którą płacimy za drewno, później oddajemy 1,5 zł państwu w podatkach, czy poprzez fundusz płac. Czyli powiedzmy, jeżeli wydajemy 30 to w lasach, a łącznie około 70 milionów, to około 90 później trafia do państwa poprzez pensje pracowników czy podatki, należności publiczno-prawne, skromnie liczone. Dokładnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj pan Zygmunt Stamula. Dzień dobry. Zygmunt Stamula, Ogólnopolskie. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Programu Rogowego. Chciałbym kilka kwestii poruszyć po tak burzliwej dyskusji. Przede wszystkim jedna rzecz mi się nasuwała teraz. Mówimy cały czas o FSC, okej, ale lasy posiadają jeszcze jeden certyfikat, który też świadczy o zrównoważonej gospodarce leśnej, PFC. Ani razu nie padło tutaj słowo o tym certyfikacie. W przypadku firm ogrodowych, producentów ogrodowego, muszę uczciwie powiedzieć, przeszliśmy już na ten certyfikat PEFC. Ja rozumiem pozostałe, nie mam z tym, staram się być tutaj neutralnym. Ale co w przypadku tego certyfikatu PEFC? Czy on zostanie zachowany? Bo w tym momencie myśmy dokonali też ogromnych kosztów i tak samo myśmy bardzo dużą pracę, bo jeszcze 3 lata temu sam upominałem się o FSC, mając problemy z naszymi sieciami, zwłaszcza z angielskimi odbiorcami. W tej chwili oni przyjęli ten PEFC i rzeczywiście w zupełności też to potwierdza zrównoważoną gospodarkę leśną. Także to jest jedno pytanie. Drugie, okej, ja rozumiem też wiele przypadków tutaj, że obniżenia kar, bo ktoś tam ma w tej chwili krótkie... Znaczy, program ogrodowy w dekoniunkturze jest już od 2 lat. Ja to jako pierwszy mówiłem już w zeszłym roku, w marcu, że u nas się to zaczęło i tak cały czas to mamy. W tej chwili mogę powiedzieć, że no, mamy cały czas tak, jak było rok temu i w zasadzie gorzej już być nie może. Możemy mieć już tylko lepiej na przyszłość. I dobrze, co w takim razie w przypadku firm, które odbiorą terminowo lub tam z wydłużeniem tego, to nie ma znaczenia. Wydłużenie to też jest terminowy odbiór umowy. Czy będą miały wtedy jakąś bonifikatę, tą ktoś dostanie redukcję kary, no bo ktoś dołożył starań, odebrał to droższe drewno, te 3%. Co w takim przypadku? Co dalej? No byłoby to nieuczciwe, gdyby jedni dostali redukcję kary, a drudzy odebrali w terminie. Dodatkowo przysłuchuję się tak cały czas tym ograniczeniom i ciągle ja zrobiłem taką analizę kilka tygodni temu. Nie do końca rozumiem pewnej rzeczy, a zrobiłem dosyć dogłębną analizę i możemy mówić to od wielu lat, bym też to powtarzał, ale faktycznie w Polsce pozyskujemy około 60% przyrostów rocznych. Nie rozumie sensu powstawania powierzchni przeszłorębnych, tak jak już mówiłem wcześniej na spotkaniach innych, za mojego dzieciństwa nie było w ogóle takiego pojęcia. Pojawiło się niedawno, chodzi o 6., 7. klasę wiekową. O tym też nikt nic nie mówi.
pozyskujemy 60% mniej więcej przyrostów rocznych. Z tym się chyba zgadzamy wszyscy tutaj. A to oznacza mniej więcej, bo my możemy to liczyć, ja to liczę matematycznie wyżej. Mówmy na dużych cyfrach. Mówmy na dużych cyfrach, jak też to liczyłem, to wiem, to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to jest 58, czy 62, to nie ma roli. Czy 90. W jednym roku na bank tak było też, tak, to było w pryskowym. Ale to nie chcę powiedzieć szczegóły, bo to... No, dlatego mówię, zostawmy, ale to oznaczałoby przy tych 60, że mniej więcej od 22 do 25 milionów metrów sześciennych drewna okrągłego odkłada się w polskich lasach. I to jest potwierdzone rzeczywiście jakimiś tam badaniami z ostatnich dziesięcioleci. Tyle przybywa faktycznie rocznie na pniu. No i pytanie jest, czy to jest słuszne? Po co te szóste i siódme klasy? Kto to ma przerobić później? A ty po pierwsze, las polski się starzeje, to też o tym wiemy. Po drugie, właśnie przybywa przede wszystkim tych szóstych i siódmych klas, które nie nadają się do przerobu już później tartacznego. Co najwyżej, to też nie do końca, bo nawet koledzy papiernicy i płyciarze nie do końca to przerobią, bo nie mają po prostu tak dużych rybaków, którzy... Które byłyby w stanie to zrewnować. To drewno. Dlatego dziwi mnie trochę, że właśnie nie idziemy też w tym kierunku, mówiąc, że przecież nie pozyskujemy, nie wiadomo, ja wiem, że miałem też takie opracowania, Szwajcaria pozyskuje w zależności od koniunktury do 100% przyrostu rocznych. To dlaczego Polska tylko 60? Mogę przewrotnie zadać pytanie. Z drugiej strony przesłuchuje się też tego ograniczenie pozyskania, okej, okay. Tylko do co to doprowadzi? Jednoczesne obniżenie ceny, no to to jest nie do końca ekonomicznie uzasadnione. To jest raz. Dwa, już mieliśmy takie etapy, no to ponownie pojawią nam się handlarze, którzy będą eksportować to drewno. To jest logiczne. No co mamy? No przecież to jest prosta droga do eksportu. Kupię i drożej sprzedam, bo naokoło tego nie ma. No ja nie wiem, nie kupuję drewna S2, S2AP. Nie do końca ono mnie tam, jestem tym zainteresowany, ale w przypadku kłody i drewna S2B, no to ono jednak jest konkurencyjne w Polsce, na tle Europy. Wcale nie jest, nie wiadomo, jak drogie i tu obawiam się, że tu już przeżywaliśmy te takie etapy, no to ponownie będzie. Pojawią się znikąd nagle firmy, to już byli, niech sobie wymienię, że przede wszystkim Litwini w tym są bardzo dobrzy. Pojawią się nagle, no i zaczną drewno wywozić, to jest logiczne. No przecież z tego, co tu siedział u mnie kolega z Niemiec, w Niemczech brakuje drewna tak naprawdę kłodowanego, zgadza się? Nie, no na chwilę obecną. No, to dlatego kupujesz w Polsce. No dlatego kupuję w Polsce. No ale mówię, dlatego nie do końca to wszystko takie jest jednoznaczne. Trochę się obawiam tego, mówię, przede wszystkim tego ograniczenia pozyskania, bo to jest prosta droga do, no, do ograniczenia tego przemysłu w Polsce. Nie? A nie widzę jakiegoś takiego ekonomicznego i tak samo ekologicznego sensu ograniczania tego. Tylko należy o to głośniej mówić. Tak mi się wydaje. Jeszcze kolega też chciałby się jednego ze przemysłu tartecznego. Dziękuję za zaproszenie, panie dyrektorze. Tutaj kolega mnie tutaj trochę podjarał i muszę też coś powiedzieć. Z tego względu, że dużo zapytań też z kierunku Niemiec. W fachowych czasopismach drzewnych i leśnych w Niemczech ukazał się szereg artykułów, które dotyczą zakazu eksportu. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda w stosunku do prawodawstwa europejskiego, czy to dotyczy tylko krajów spoza Unii Europejskiej. Następnie muszę powiedzieć to, co Zygmunt też powiedział, że niestety drewno w Niemczech jest znacznie tańsze w stosunku do lasów państwowych i tutaj jednak do tej pory kupujemy w lasach państwowych dosyć dużo drewna i wywiązujemy się z naszych umów. Chciałbym też zawnioskować obniżenie ceny wywoławczej, która dla nas zawsze porównywana jest do rynku niemieckiego czy czeskiego, gdyż nasz zakład znajduje się na terenie trójkąta trzech krajów i to jest bardzo ważne, bardzo strategiczne pomieszczenie i cieszymy się z tego, że możemy współpracować z lasami państwowymi. Chcemy także zaproponować, żeby udoskonalić czy polepszyć sprawę zabezpieczeń na surowiec drzewny, przede wszystkim na podatek VAT, który jest ujęty w gwarancji bankowej. Jest to bardzo skomplikowane, a niestety my bardzo mocno wywiązujemy się z ustawy o VAT. I dokładnie potwierdzamy nasze odbiory drewna wykonane do Kotesdorfu. Cieszymy się współpracy handlowej, dalej chcemy współpracować
i myślę, że eksport drewna do Niemiec, do Unii Europejskiej jest ważny, bo tak samo, nawet więcej może drewna przychodzi z Niemiec do Polski i widzimy to, bo jesteśmy, nasz zakład jest przy granicy i bardzo dobrze to obserwujemy, ile papierówki, ile drewna kłodowanego, dużycy, dęba, sosny, świerka wjeżdża do Polski. Niestety nie można tego wykluczyć, handlu między krajami i jesteśmy za tym, żeby też pomóc w realizacji czy w prowadzeniu jakichś rozmów na temat dobrych zasad sprzedaży drewna. Dziękuję. Pan Michał Budnicki, bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Budnicki z Torenzo. Dziękuję za zaproszenie. Niezwykle trudno będzie dodać coś odkrywczego. Ja mogę tylko potwierdzić i zgodzić się z przedmówcami, że niezwykle trudno byłoby znaleźć przedsiębiorstwo w Polsce, które nie borykałoby się z problemami tudzież dekoniunktury. I wraz z pojawiającymi się sygnałami o ograniczeniu podaży. I jakbyśmy nie mówili o i nie żądali czy oczekiwali obniżki cen surowca, to ten efekt możemy zwiększonej konkurencyjności uzyskać tylko poprzez utrzymanie podaży na zbliżonym poziomie. Bo możemy obniżać cenę nawet o te 40%, a jeżeli zabraknie nam chociaż 5% surowca lokalnie, bo my tu mówimy o kilku tam 1,3%, 1,5% pojawiało się na komisji sejmowej, to globalnie te 1,5% to lokalnie, na przykład w Puszczy Augustowskiej, no to są lokalne tragedie wręcz, tak naprawdę. Dla mnie, jako leśnika z wykształcenia i chociaż nie lubię tego sformułowania drzewiarza, bo zawsze w sercu jestem leśnikiem, jak słucham oczywiście osób, do których mam wielki szacunek za to, co robią, a mianowicie o to, że dbają o klimat, o przyrodę, o sprawy społeczne, które oczywiście muszą być bardzo ważne, to zawsze zastanawiam się, no bo ludzie z natury są dobrzy, tak? Tylko czasami wiedza, którą się posługują, niekoniecznie jest znaczy pewnie zgodna z ich przekonaniami, które szanuję, ale ja bym proponował, żeby skupić się i pewne rzeczy sprowadzać do wspólnego mianownika, a mianowicie posiłkować się wiedzą. Niech na temat ochrony, wyłączenia pewnych obszarów leśnych, niech wypowiedzą się fachowcy. Mamy w Polsce naprawdę uczelnie o światowej renomie. Polscy profesorowie są zaliczani do światowej czołówki, jeżeli chodzi o wiedzę leśną. Niech oni się wypowiedzą na ten temat. Moja propozycja jest taka, skoro mamy już wyłączać jakieś powierzchnie, to żeby na tych powierzchniach, jakkolwiek, gdziekolwiek będą zlokalizowane, żeby prowadzić monitoring. Taki monitoring jest prowadzony na przykład w Puszczy Białowieskiej. I co jakiś czas profesorowie publikują informacje na temat tego, co się dzieje w rezerwatach, gdzie jest ustanowiona ochrona ścisła. A mianowicie, jeżeli dobrze pamiętam, to z badań profesora Brzezieckiego, które na powierzchniach stałych w Parku Narodowym Puszczy Białowieskiej są prowadzone od lat 50. ubiegłego wieku, bioróżnorodność spada. O tym się nie mówi, albo bardzo mało się mówi. Więc jeżeli ktoś mówi o ochronie klimatu, czy bardzo często o podnoszeniu bioróżnorodności, no to niestety te badania pokazują, że to nie o to chodzi, jeżeli chodzi o ochronę ścisłą. Jeżeli mówimy o ochronie klimatu, tutaj już zostało wielokrotnie podniesione. Utrzymanie pobytu na wyroby drzewne na obecnym poziomie i wyłączenie drzewostanu z produkcji nijak się ma z ochroną klimatu.
zwiększymy tylko emisję dwutlenku węgla i tak to się skończy. Więc naprawdę potrzebna jest naprawdę dogłębna analiza tego problemu, bo ja rozumiem, że to się fajnie sprzedaje. Wyłączymy, społeczeństwo będzie zadowolone. Pewnie tak, jeżeli chodzi o poziom wiedzy, jaki społeczeństwo... Być może poziom wiedzy, na jakim społeczeństwo teraz dysponuje, na pewno tak. I tutaj to na samym początku Jędrzej Kacprzak był łaskaw podkreślić. Edukacja, wiedza, edukacja. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, bardzo proszę o głos. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pytam dlatego, że mamy 20 minut do końca. Chcielibyśmy też móc podsumować te Państwa wypowiedzi jakimś komentarzem ze strony dyrektora. Jeśli nie, to Panie profesorze, niech ten Pański głos będzie już ostatnim głosem. Bardzo dziękuję. Tyle na pewno nie zajmę. Jak mnie znacie, to wiecie, że krótko mówię. Mianowicie tak, zacznijmy od podstaw. Wiek, a przyrost drewna. To jest podstawowe przekłamanie w naszym kraju, bo dotychczasowi leśnicy na wysokich stanowiskach mawiali, że las ma 101 funkcji, czy nawet więcej, a ta najmniej ważna, 101, to jest funkcja jaka? Ekonomiczna. No, to ja się zapytałem i pytam kolejny raz, i to tu już na tej sali też padało, jak ta funkcja ekonomiczna nie zarobi na te pozostałe 100 niewątpliwie ważniejszych, bardzo ważnych, jeszcze więcej niż ważnych, to co będzie? To nic nie będzie. A więc to tyle o ważności. Dalej, profesor Brzeziecki był tutaj przez pana i bardzo słusznie przywoływany. Otóż profesor Brzeziecki twierdzi, i bardzo słusznie, że las powyżej 60 lat to jest żadna produkcja tlenu, to jest żadne pochłanianie dwutlenku węgla. Tak do 80 to mniej więcej tyle samo zużyje, co wyprodukuje. A powyżej to już jest jazda w dół, to więcej zużyje niż wyprodukuje. Czyli jako, że tak powiem, gospodarstwo węglowe, wiecie, nie? To jest zupełny bezsens, bo nie ma takiego gospodarstwa węglowego, nie? No ale dobra, nie będziemy tutaj sobie dworować. Co słyszymy w przedszkolu, w szkole i gdziekolwiek? Że jak urwiemy każdy listek, to szkoda, bo niszczymy przyrodę i tak dalej. No prawda, ale też zostaje to wtedy w ludziach, że jak tną drzewo gdziekolwiek, drewno, tak, wywożą z lasu, to też szkoda dla gospodarki. Dla gospodarki to akurat ich mało obchodzi, ale też szkoda dla przyrody. Tego nie należy robić, to trzeba potępić i tak dalej. Nie, trzeba uświadomić ludziom to, o czym pan też przed chwilą mówił, że produkcja stali to zużycie czy wyprodukowanie dwutlenku węgla, tam nie wiem, bo strzelam na oko, trzeba by to sprawdzić, 30 razy więcej. Produkcja betonu to też ileś razy i tak dalej, i tak dalej. Zrobić taką tabelkę, wystawić to w klasach na godzinach wychowawczych, które mają teraz się zajmować takimi problemami, tak? Tak słyszałem przynajmniej, nie wiem czy to będzie czy nie, ale mówi się o tym. I uczyć te dzieci od podstaw, niech one uczą rodziców, że produkowanie z drewna to jest nic innego, tylko korzystne, ekologiczne pod każdym względem, i ekonomicznym, i ekologicznym, i tym, że zostanie ta ziemia w mniej zniszczonym stanie dla pokoleń i tak dalej, i tak dalej. Nie moją jest tutaj rolą te wszystkie rzeczy wymyślać, tylko chcę panom leśnikom zwrócić uprzejmie uwagę, że czasy tych 101 ważnych funkcji dawno minęły i trzeba to zarzucić. Jak to zostanie zrobione, jak to dotrze do społeczeństwa, to mamy jakieś szanse. Jak będziemy udawać, że wszystko jest ok, tylko trzeba walczyć o ekologię, ale będziemy walczyć tak, że jak tu wyjdziemy za chwilę, to już uważamy, lista podpisana, wszystko się odbyło, możemy przedstawić warunki, to nic nie da.
to trzeba faktycznie robić od podstaw. Wszyscy, ja też. Powiedzmy tym naszym dzieciom, wnukom czy młodszym dzieciom, że jest właśnie tak, jak mówię. Ja swoim wnukom to mówię i myślę, nawet takie plakaty tam kiedyś dostałem, jak byliśmy w Instytucie Badawczym Leśnictwa, zanieśli, a jak na biologię gdzieś tam w szkole podobno wiszą, ale czy nauczyciele to mówią, czy już nie wiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To ostatni głos z sali. Teraz poprosimy panów dyrektorów o komentarze. A jeszcze jedno. Gospodarka w lasach, a w Przemyśle też podstawa. Lasy są po to, żeby pracownicy dostali pieniądze kwartalną, nie? A przemysł jest po to, żeby korzystać z koniunktury, bo żyje w gospodarce kapitalistycznej. Podjęliśmy taką decyzję w 89, że chcemy kapitalizmu. A kapitalizm to jest co? To jest gospodarka cykliczna. Od dołka do dołka, od górki do górki. Sinusoida, tak? Czyli przemysł na górce musi mieć dużo drewna, żeby coś z tego było. Na dołku, no co zrobić? A lasy jak będą cięły równo, bo na 10 lat mamy program urządzania lasu, dobrze mówię? Tak to się chyba nazywa? No to są to dwa różne światy. I te światy też trzeba pogodzić. To są wszystko, panowie, praca u podstaw. Dziękuję, tyle. Jeśli to będzie dwa zdania, to bardzo proszę. Dzień dobry również, dziękuję za zaproszenie. Andrzej Kotlecki, Korewek. Szanowni Państwo, ja chciałbym dosłownie jedno zdanie w aspekcie tego naszego spotkania i to, co mnie jako człowieka, jako firmę trochę ubodło w wyniku tutaj wypowiedzi, jakie usłyszeliśmy, bo ja tutaj w sali usłyszałem głos o głębokiej ingerencji przez lasy państwowe w wagę, co w mojej ocenie jest absolutnie niezgodne z przepisami prawa obecnie w Polsce obowiązującymi. I druga kwestia, a propos kar, niektórzy domagają się obniżenia tych kar. Absolutnie też zgadzam się z tym, że te kary istotnie winny być obniżone, bo to nie są elementy, które w jakimkolwiek sposobie stymulują bądź regulują to, co się w gospodarce dzieje. Natomiast też trzeba powiedzieć i oddać tutaj w stronę lasom państwowym, bo lasy państwowe po części, będąc pod pręgierzem czy pod wymuszaniem przez niektóre głosy z sali w poprzednich latach, w których uczestniczyłem, domagały się za wszelką cenę jak najwyższych maksymalnych kar, nawet istotnie wyższych od tych, które opiewały ostatnio na 10%. Jak najbardziej potwierdzam, że te kary nie rozwiązują problemu, bo nie w tym jest cały temat i na etapie już wtedy, kiedy powstawał problem z tymi karami, to ci, którzy się tego domagali, oni winni już wtedy przewidzieć sytuację, prowadząc firmę, że okoliczności trudne nastąpić mogą i trzeba małym krokiem wyjść do przodu i również to przewidzieć. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, że kto pod kim dołki kopał, to w nie wpadł. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że firma Kodrewex powstała w 1991 roku. Przez tyle lat współpracowaliśmy z lasami państwowymi. Zatrudniamy również ludzi. Posiadamy sprzęt. Różne rodzaje działalności w zakresie KRS-u tej firmy są prowadzone. Tutaj też w Polsce płacimy podatki. I szanowni państwo, też mamy takie samo prawo funkcjonowania na rynku, jak każdy z obecnych tutaj podmiotów. Dziękuję za uwagę. Ja muszę odnieść się, bo przepraszam bardzo, ale... Ad vocem, rzeczywiście tak. To ja byłem zwolennikiem kartek przy okazji. Nie to, że koniecznie lasy, tylko ja byłem. To zawsze, dalej w dalszym ciągu uważam. Kara jest porządkująca. Jeżeli ktoś zawarł umowę, no to brak kary, no to będzie to, co... Będę podbijał ceny, ile chcę, zrezygnuję. Czy to nie ma znaczenia w tym momencie, tak kary nie zapłacę. Jak będę miał koniunkturę i sprzedam, komukolwiek znajdę, no to sprzedam. Nie sprzedam, to nie sprzedam. Bezkarnie, no to jest kompletna bzdura. To nie może tak być. Bo ja byłem zwolennikiem i ja byłem też zwolennikiem podniesienia z 5% na 10%. Przyznaję się do tego. I w dalszym ciągu uważam, że kara jest porządkująca. Zapobiega to właśnie dziwnym praktykom gierek. Pogram sobie, jak mi się uda, to zarobię, jak mi się nie uda, to nie zarobię. Nie ma znaczenia tak naprawdę wtedy, bezkarnie. I ale podbiję ceny dla wszystkich, jednocześnie. No to... Proszę Państwa, prosimy już Pana Dyrektora o zabranie głosu. Ja tylko dodam, że za
jak skończymy to posiedzenie tutaj, zapraszamy Państwa na obiad na parter do restauracji, ona jest po lewej stronie przed wyjściem. Będzie okazja, aby jeszcze o pewnych rzeczach, może już nie o karach, które widzę, że takie spory powodują, o bardziej takich jednoczących tematach podyskutować w kameralnym. Tak, Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do wypowiedzi, które się pojawiły w tej drugiej części. Jeszcze raz wrócić do kwestii edukacji i do informacji. No, oczywiście tutaj na pewno nie wyczerpiemy tego tematu, bo tych błędów i zaniechań, które... Poczekamy chwilę, bo tutaj troszeczkę szum jest. Przepraszam. No, kwestie edukacji to jest temat oddzielny. Dzisiaj nie chciałbym tego tematu roztrząsać, bo temat jest bardziej skomplikowany. Konsekwencje, jak widzimy, narosłe sprzed kilkudziesięciu lat i takiej długotrwałej, nie chcę użyć słowa jałowej, tak, ale nie do końca przemyślanej i celowanej edukacji, ale to, co jest charakterystyczne, i to chyba nie wiem, czy to jest taki grzech w naszej nacji, lubimy działać bez planu, tak, bez strategii, tak, obruszamy się, bo to jest przecież naruszenie jakiegoś takiego indywidualnego sposobu tokowania, prawda, i podchodzenia do tematów, to zabija kreatywność, prawda, i tak dalej. Myślę, że to można pogodzić jedno z drugim. I kreatywność, a później sprzęgnięcie się faktycznie do tego powozu i faktycznie synergia w postaci już współpracy w zakresie realizacji i dążenie do konkretnego celu, tak? Tutaj też myślę, że jest wiele do zrobienia, bo do dzisiaj tak naprawdę nie posiadamy dokumentu, który by określał cele i strategię komunikacji, edukacji Lasów Państwowych. No. Co myślę, że dzisiaj też odbija się różnymi wnioskami i myślę, że też dużym uproszczeniem oczywiście będzie takie stwierdzenie, że to myśmy chyba wychowali tak wrażliwe społeczeństwo na las, które dzisiaj nam powiedziało spocznij, tak? Więc albo postawiło nas na baczność, tak? No i to jest pytanie o ten czas, tak? Jak myśmy ten czas wykorzystali, żeby dzisiaj nam podziękowano, tak? Zaopiekowanie się lasem. Ale to mówię w kontekście oczywiście nie z tego, żebym się z tym zgadzał, ale dlatego, że no, taką mamy reakcję społeczną, tak? Na wiele lat wydawałoby się, namęczyliśmy się, prawda, dużo pracy wykonaliśmy, budowaliśmy mnóstwo obiektów kubaturowych, infrastruktury, prawda, wydaliśmy potężne pieniądze. No i pytanie, gdzie jest ten efekt spodziewany, czy w ogóle ktoś robi jakąkolwiek ewaluację spodziewanych efektów tej działalności, tak? I oczywiście nie możemy skończyć, nie możemy tego tematu, bo na komunikacji wszyscy się znają. Tak jak na wszystkim się znamy zresztą, tak? Ale to jest wiedza specjalistyczna, tak? I to jest wiedza fachowa starsza niż leśnictwo. Starsze nawet niż najstarsze zawody świata. Więc marketing, sprzedaż, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są wiedzy naprawdę, które to są dziedziny, które wymagają ogromnej wiedzy. I dlatego trzeba to oprzeć faktycznie tutaj, ten postulat. W dalszym ciągu potwierdzam, że zabieranie się do tych zagadnień no, wymaga pochylenia się i potraktowania tego bardzo poważnie. Bo dzisiaj mamy sytuację kryzysową. Jak zderzyć emocje z merytoryką? To są dwa światy. To są ogromne wyzwania, dlatego że nie przebiją się
argumenty merytoryczne, kiedy po drugiej stronie buzowane są napięcia emocjonalne. Tak? I w ogóle to, co się dzieje dzisiaj, jest zarządzaniem emocjami. Wszystkie nośniki informacyjne dzisiaj opierają się na emocjach. Tak? Ja polecam taką książkę, no, filozofa już, który zmarł, ale myślę, że miał dużo racji, myśląc o tych zagadnieniach 100 lat temu. Taki autor, bardzo fajne opracowanie, Bunt Mas, Gasseta. Myślę, że warto sobie to przeczytać i spróbować zrozumieć zjawiska, które się dzisiaj dzieją, a on przewidział je 100 lat temu. To tak na marginesie dla zainteresowanych, ale kontynuując dalej. Te wszystkie kwestie szczegółowe, obniżenie ceny, właśnie zabezpieczenia i tak dalej, to oczywiście no, to są szczegóły, nad którymi się pochylamy i tak dalej. Oczywiście dzielenie ryzyka, tak, w postaci kar, oczywiście to jest istota, tak, jak gdyby wzajemnych relacji, szacunku do siebie, tak. I też tak uważam, więc, ale tutaj musimy się poruszać na gruncie prawa, jeżeli chodzi o kwestie kar i też musimy pamiętać o tym, że kto jest stroną umowy, tak. To nie jest też tak, że dyrektor generalny czy dyrektor regionalny jest Bogiem i carem w Lasach Państwowych. No nie do końca. Nawet jeżeli nadużywa tej funkcji, to tylko dlatego, że jej nadużywa. Tak? Więc albo ją w sposób nieformalno-prawny, tak? Niezgodny z kompetencjami, po prostu go wykorzystuje. Ale to jest naganne i to jest niedopuszczalne. Tak? My przychodzimy i mówimy jednoznacznie, i wszyscy o tym wiedzą, rozmawialiśmy wielokrotnie, że jeżeli nawet masz inne zdanie niż twój przełożony, to ważne, żebyś miał argumenty merytoryczne i podstawę prawną. I jesteś, i oczywiście nawet oczekujemy tak zwanego adwokata diabła, tak? Kontry, ale na argumenty, tak? Nie interesują nas relacje, które opierają się na, w skrócie mówiąc, uznawaniu wyższości racji tego, kto wyżej siedzi, tak? Żeby była też sprawa tutaj w tych relacjach jednoznaczna. Poruszony był temat PFC. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że my nie wykluczamy nie traktujemy zero-jedynkowo, że albo ten jest lepszy, albo ten jest gorszy. Każdy sposób, który pokazuje w sposób transparentny, tak, nasze działania, bo my też mamy swoją ocenę i można powiedzieć wiedzę merytoryczną na temat prowadzonej gospodarki leśnej, tak, która i te standardy nie są jedyną oceną, tak, nie są jedynym źródłem oceny naszej działalności, tak. Nie możemy zapomnieć o całym dorobku leśnictwa polskiego, tak, nie tylko polskiego, opierających się na instytutach, na uczelniach, prawda, i tak dalej, które potwierdzają nasze działania, tak, potwierdzają nasze działania też w sposób naukowy, merytoryczny. Ale oczywiście są narzędzia rynkowe, które uwzględniamy w postaci PFC, FSC, ale istotą jest, żeby one spełniały tą rolę, dla której te, o właśnie, jeżeli faktycznie te systemy, tak, faktycznie potwierdzają albo przynajmniej kategoryzują, tak, prowadzoną gospodarkę leśną i nie przekraczają tej funkcji, tak, powiem to bardzo oględnie, tak, nie przekraczają tej funkcji, czyli nie ingerują w zarządzanie danej organizacji, tak? I też wymagamy szacunku do wzajemności, tak? I oczywiście to Państwo będą wybierać, które drewno z takim certyfikatem czy z takim, w zależności od potrzeb handlowych, będzie Wam po prostu potrzebne. My będziemy starać się stosować tego typu standardy
ubiegać się o takie certyfikaty, które pozwalają udrożnić. Tak? Co do tych 60%, to tutaj nie chciałbym wchodzić w polemikę, dlatego że to nie jest takie proste. Tak? Bo zaraz będzie pytanie, a jak to jest liczone, prawda, do jakiej powierzchni, czy powierzchni z... Odnosiłem się do powierzchni, które są stricte w zarządzie PGLF. No więc właśnie. Także ja akurat nie zrobiłem zadanie domowe, bo gdybym odniósł się do ogólnej powierzchni, to byłoby jeszcze mniej tak naprawdę, ale tak naprawdę nie wiemy, ile jest prywatnych lasów pozyskiwanych. Ale ja się odniosłem tylko i wyłącznie stricte do tych, do zarządu, co jest w lasach państwowych. Tak, także tutaj to jest... Prawda, z wyłączeniami, czy bez, z drogami, czy nie z drogami, prawda, i tak dalej, więc tutaj naprawdę byśmy musieli bardzo, bardzo długo i szczegółowo podyskutować, więc, no ale okej, przekaz jest 60%, tak, i też nie pytamy, dlaczego w Szwecji 90, prawie 100, dlaczego na przykład ostatnio rozmawiałem z Estonią, faktycznie oni mają ponad 100%. Ale jest przyjęta strategia. To zależy od koniunktury właśnie, tak, i zapotrzebowania na drewno. Dokładnie jest przyjęta strategia drewnem, tak, i w gospodarce estońskiej założono, że przekraczamy, tak, przyrost, tylko dlatego, że to jest nośnik gospodarki i ma wyprowadzić z kryzysu tą gospodarkę i ona staje się głównym dostarczycielem PKB, tak, na cele energetyczne i tak dalej, i tak dalej. To są już strategie, więc to jeszcze jak gdyby pokazuje, że potrzebna jest też strategia. I albo uznajemy surowiec drzewny jako surowiec strategiczny, prawda? Albo zostawiamy całą odpowiedzialność na lasach i zostajemy z tematem w naszej tutaj bilateralnej dyspucie. Więc nie chcę na ten grunt wchodzić szerzej. Ale to jest na pewno, oczywiście kwestia drzewostanów przeszłorębnych, to jest temat, który już od kilku, ja pamiętam od kilkudziesięciu lat, tak? Się toczy cały czas i tak krzywo idzie do góry, tak? Klasa to 20 lat. Te klasy już tam się pojawiają, już tak, 8, 9 już, prawda, i tak dalej. Notabene muszę powiedzieć, że tam skąd się wywodzę, czyli Lasy Oliwskie, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to są najstarsze lasy w Polsce, starsze niż we wszystkich parkach narodowych, które mamy w Polsce, tak? Nie wiem, Sławek, jaka tam jest średnia, pamiętasz? 96 lat, nie? Także zapraszamy, żeby zobaczyć, jak to wygląda, prawda, i tak dalej, także to też warto to sobie zauważyć. I to na pewno też musi być też tematem, ale to też zobaczcie, to Państwo, Szanowni Państwo, to pokazuje tak, jak potrzebna jest strategia ekosystemowa leśna. Bo to nie jest też ustalenie między nami. To jeżeli faktycznie na poważnie traktujemy zasób, jakim są lasy, niezależnie od własności, tak? Lasy zarządzają tylko częścią ekosystemów leśnych, oczywiście no, w takim największym uważanku, tak? Ale to też pokazuje, że musi być konsensus. Znam takie kraje, gdzie dochodzono, my jesteśmy chyba ostatnim krajem, który nie ma jeszcze strategii leśnej. Ja pomijam tą, która wisi na naszych stronach, tam, prawda, jeszcze za dyrektora Wasiaka była realizowana, ale ona jest czysto surowcowa. Z elementami, oczywiście tam już było wiele ciekawych elementów tej strategii, tu koledzy zaraz będą mi niekoniecznie, ale chodzi mi bardziej o to, że ona była tym początkiem, próbą pewnym wyjścia, tak? Ale dziś ona wymaga, na gwałt wymaga nowego podejścia. Takie próby były, także tutaj trzeba powiedzieć, że to były naprawdę fajne wysiłki. I ona dzisiaj tylko wisi, tak? Ona musi być funkcjonalna, ale to jest strategia dla lasów państwowych. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby korzystać z tych przykładów krajów, które a znam takie, które potrafiły 8 lat debatować i dopiero po 8 latach osiągnięto konsensus w zakresie wykorzystania ekosystemów leśnych. Skończyło się tym, że zostały zmienione na przykład okresy odnowienia. 8, 20 lat. Zmienił się wiek na 30 lat na niektórych obszarach, tak? Wiek rewności, prawda?
w zależności od charakteru, intensywności, zapotrzebowania tych regulatorów, musimy też pamiętać, że tych regulatorów wykorzystania, wyjęcia masy, tak, to nie jest tak, że to są pewne punkty stałe. To są też, no musimy bardziej też na to spojrzeć w sposób zarządzania tymi ekosystemami i być może to wymaga bardzo głębokiej refleksji, tak, i z wykorzystaniem dotychczasowej naszej wiedzy, pełnej wiedzy, szerokiej wiedzy i myślę, że tutaj oczywiście bardzo cenne są inicjatywy okrągłych stołów i tak dalej, ale to są wszystko formy, które są formami, no powiem to wprost, tak, mogą być niewystarczające, one mogą być zbyt płytkie, tak, one tutaj powinniśmy wymagać form bardziej trwałych, pewnego konsensusu, który daje nam oddech w perspektywie, tak, 20, 30, być może 40 lat, tak, i który pozwoli odpowiedzieć Państwu na pytania, odpowiedzi na pytania, które Państwo oczekujecie, żeby mieć perspektywę, tak? Żeby mieć perspektywę, bo no nie da się żyć z perspektywą roczną prowadzenia dużej firmy, kiedy się planuje inwestycje i tak dalej, to tam zwroty tej inwestycji, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno jest wiele wyzwań, ale myślę, że właśnie warto na te tematy rozmawiać i na pewno będziemy chcieli wywoływać te tematy. Dlatego też na pewno tam, gdzie będziemy mieli wpływ na różnego rodzaju konferencje, spotkania, to na pewno będziemy wywoływać przede wszystkim te tematy, które dotyczą problemów, które Państwo poruszacie. I też chciałbym zwrócić uwagę, że nie będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do tej wąskiej, tak, tego wąskiego zakresu tych naszych relacji zakupowo-sprzedażowych, tak? Tylko również będziemy chcieli przełożyć to na takie właśnie debaty, które być może uruchomią właśnie taki szerszy kontekst pochylenia się nad tymi zagadnieniami w wielu środowiskach, tak? I tam, gdzie mamy te instrumenty, to będziemy też chcieli wpływać i zachęcać i ośrodki nasze badawcze, i nasze uczelnie, żeby odpowiadały nam na zagadnienia, które są funkcjonalne, które mierzą się z tymi potrzebami i wyzwaniami, które dzisiaj są definiowane. Kilka zdań podsumowania. Dużo zostało powiedziane. Ja bardzo się cieszę. Było to bardzo dobre spotkanie, za które bardzo dziękuję. I w kilku zdaniach podsumowania. Lasy Państwowe sobie poradzą z tymi nałożonymi zadaniami, z tymi problemami, o których tutaj tak szeroko rozmawialiśmy. I również oczekiwaniami społeczeństwa i ochrony przyrody. Jednak, jak sami Państwo widzicie, my chcemy mówić o zagrożeniach i te zagrożenia minimalizować. Pogodzimy razem, wspólnie interesy społeczne, ochronę przyrody i gospodarki. Leśnicy chcą chronić powierzony nam przez społeczeństwo majątek narodowy i znaleźć optymalne rozwiązania. Koniecznym i kluczowym jest opracowanie, sporządzenie tej narodowej strategii ekosystemowej dla lasów, uwzględniającej rolę lasów w gospodarce krajowej. To jest, traktujemy to jako interdyscyplinarne, międzyresortowe, być może ponadpartyjne porozumienie, które będzie uwzględniało zmiany w otoczeniu lasów. Wraz z Ministerstwem Rozwoju i naszym Ministerstwem Środowiska podejmiemy stosowne działania. Wszyscy interesariusze muszą mieć długą perspektywę. Jeżeli chodzi o certyfikację FSC, to też już zostało odpowiedziane, że pracujemy
nad tą certyfikacją, jesteśmy w trakcie i zgodnie i jednocześnie będziemy również kontynuować tę współpracę z drugim certyfikatem PFC. Zasady sprzedaży będą uwzględniać w przyszłości na pewno przerób drewna w Polsce. Wszelkie zmiany muszą być, ale wszelkie zmiany musimy przeprowadzać w szerokich konsultacjach i zgodnie z naszym prawem krajowym i unijnym. Na 2025 rok planujemy zmiany zasad sprzedaży. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić uzgodnienia międzyresortowe. Część postulatów zgłaszanych przez Państwa wymaga szybkich reakcji. Jak się tutaj zdążyliśmy zorientować z naszej strony i po dogłębnej analizie zareagujemy odwrotnie. Bardzo dziękuję Szanowni Państwo za dzisiejsze spotkanie merytoryczne. Ze względu na bardzo dużą ilość zgłaszanych pytań i problemów, na pytania, na które tutaj w toku dyskusji nie udało nam się odpowiedzieć, to odpowiemy Państwu pisemnym komunikatem. Liczę bardzo na dalszą, bardzo dobrą współpracę w przyszłości i dziękuję za dotychczasową współpracę. No i życzę Państwu szczęśliwego powrotu do domu i zapraszam na zapowiedziany już na parterze obiad. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Jeszcze przepraszam, tu na końcu sobie dopisałem, że jak najszybciej ogłosimy komunikat odnośnie drugiej tercji. Proszę Państwa, na parterze jeszcze raz przypomnę, tam koleżanka z recepcji jest uprzedzona, by Państwa kierować do restauracji, jeśli ktoś nie wie, gdzie to jest. A kolegów, koleżanki, kolegów z Lasów Państwowych, pan dyrektor prosi jeszcze na chwilę o pozostanie.